Dla ułatwienia przewijania używaj przedziałów czasowych, które opisują konkretne nagrania. Miłego słuchania. Kończąc nasz dzisiejszy program, życzymy wszystkim dobrej nocy. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Na balkonie ambasady ukazali się członkowie ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratni naród polski. I bratni naród polski pozdrawia swoich sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy! W tej chwili przejeżdża nowym światem auto ciężarowe wypełnione naszymi czerwonymi żołnierzami. Ludzie wznoszą ręce. Entuzjazm łapią ich za ramiona, za ręce. Panują po mundurach. Niech żyje nasza armia kochana! Niech żyje! Obywatele, w tak poważnej chwili, kiedy armia nasza u granic z bronią w ręku broni honoru i praw Rzeczypospolitej, nie czas na długie, szczegółowe eksplikacje. Wydarzenia, które poprzedziły ten groźny wstrząs wojenny, muszą znaleźć i znajdą odpowiednie wyjaśnienie, które raz jeszcze w szczegółach myśli przewodnie państwowej pracy polskiej w stosunku do innych narodów na świecie. Niemniej już to, co dziś jest powszechnie znane, wystarczyło, ażeby otoczyć nasz kraj walczący odważnie z najazdem, otoczyć sympatią i uznaniem całego cywilizowanego świata. Jest rzeczą wiadomą wszystkim i przez nikogo rzetelnie na sprawę patrzącego nie podawaną wątpliwość, kto był napastnikiem, dlaczego, jakie motywy ożywiają każdy z tych dwóch państw, które dziś stanęły naprzeciwko siebie z bronią w ręku. W pokojowej pracy politycznej, obok tego, co można by nazwać bieżącym interesem państwa, broniliśmy zawsze odważnie wartości innej i dużo głębszych. Broniliśmy pewnych zasad z głębokim przekonaniem, że ani człowiek, ani państwo nie może żyć trwale bez podstaw natury moralnej, że sam dobrobyt materialny nie załatwia tego, co jest w ludzkości wielkie. W obliczu narastającego niebezpieczeństwa ostrzegaliśmy odważnie, że tych zasad bronić będziemy do końca. Stwierdzaliśmy, że jesteśmy ożywieni duchem solidarności ludzkiej, że rozumiemy potrzeby czy cierpienia innych, że możemy i chcemy robić układy, ale granica tych układów jest znana. Nie mogą one schodzić niżej honoru, nie mogą schodzić
niżej obowiązku naszego pokolenia za dziedzictwo, któreśmy otrzymali, o któreśmy walczyli i które następnym pokoleniom polskim przekazać godnie chcemy. W tej walce idei, która wyprzedziła dzisiejszą walkę orężną, napotkaliśmy narody wielkie, u których te wartości moralne również na pierwszym miejscu są stawiane. Obok dawnego naszego sojusznika Rzeczypospolitej Francuskiej napotkaliśmy naród angielski do swych zasad i do swej moralności głęboko przywiązany. W miarę jak zarysowywało się niebezpieczeństwo istniejące nie tylko dla naszej ojczyzny, ale dla całego świata, niebezpieczeństwo triumfu gwałtu, zbliżały się więzy łączące nas z tymi dwoma wielkimi narodami i formy naszej współpracy z nimi przyjmowały coraz bardziej konkretną formę. Wierzyliśmy, że wzajemne zobowiązania łączące nas z tymi narodami wytrzymają próbę rzeczywistości. Tamte narody wierzyły z pewnością, że i my, głosząc pewne zasady, nie mówimy tego na próżno, że jesteśmy zdecydowani ponieść konsekwencje wyznawanych przez nas idei. Oni nam zawierzyli i myśmy zawierzyli im. Przewidywania te, a raczej wiara ta, była słuszna i w dniu dzisiejszym, w krytycznym momencie sytuacji europejskiej, rząd Jego Królewskiej Mości, króla Jerzego VI, króla Anglii, przez usta swego ambasadora po poprzednim w Berlinie, po poprzednim ostrzeżeniu uprzedził o godzinie 9 rano, że jeśli do godziny 11 nie otrzyma odpowiedzi, że najeźdźca, który napadł na nasze państwo, wycofa swoje wojska, że nie będzie uznana samowolne załatwianie spraw gdańskich, to rząd Jego Królewskiej Mości wypełni zobowiązania, które przyjął wobec naszego państwa. O godzinie 11.15 pierwszy minister angielski, to nawet Chamberlain, krótkim i wielkim w swej skromności przemówieniu zawiadomił naród angielski, dlaczego państwo angielskie znajduje się w stanie wojny z Niemcami, jakie były motywy, które wpłynęły na ten krok. O godzinie 12.30 w południe przedstawiciel Francji złożył podobne oświadczenie rządowi Rzeszy, ponieważ otrzymał odpowiedź negatywną, uprzedził, że od godziny 17 dnia dzisiejszego Francja przystąpi do działań, które będą wykonaniem jej zobowiązań powziętych wobec Polski. Myśląc o tej wielkiej chwili, przypominam sobie jedno z rozmów z marszałkiem Piłsudskim, który w najlżejszej formie lubiał zawsze wypowiadać głęboką myśl i kiedy przeglądając różne sposoby prowadzenia polityki, powiedziane było, że istnieje na ciężką godzinę jedna prosta polityka. Polityka
dobrego towarzystwa. Polityka przyjaźni z ludźmi i narodami, dla których honor nie jest pustym słowem. Z tego założenia wychodząc, polska polityka szukała konsekwentnie takiego rozwiązania w obliczu narastającego, a groźnego dla całego świata niebezpieczeństwa. I jeszcze raz powtarzam, myśmy się nie zawiedli, sprzymierzeńcy nasi też się nie zawiodą. Ani teraz, kiedy żołnierze nasi pod dowództwem naczelnego wodza, marszałka Śmigłego Rydza, bez chwili wahania stanęli odważnie przeciwko nawale nieprzyjacielskim, kiedy cały naród w obliczu napadów lotniczych dokonywanych z pominięciem elementarnych ludzkich praw nie zadrżał ani na chwilę w swojej postawie, ani nie zawiodą się w przyszłości w żadnej innej sprawie, kiedy dobrych zasad bronić będzie trzeba. My, Polacy, jako naród, który ma za sobą epoki wspaniałe, epoki wielkości mocarstwowej i epoki cierpień i doświadczeń najsurowszych, nauczyliśmy się na pewno mieć dobrą pamięć. W dniu dzisiejszym w imieniu Rządu Rzeczypospolitej przybyłem kolejno do ambasady brytyjskiej i ambasady francuskiej, ażeby uścisnąć dłoń przedstawicielowi Jego Królewskiej Mości, Króla Anglii, Jego Ekscelencji Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Francuskiej. I żeby im powiedzieć te właśnie myśli, którymi w tej chwili dzielę się ze wszystkimi, którzy ich słuchają. Wojska niemieckie zajęły Częstochowę. W walkach powietrznych strąciliśmy 14 samolotów nieprzyjacielskich przy stracie 3 własnych. Westerplatte walczy. Po ciężkich bojach zmuszeni byliśmy opuścić Grudziądz i Bydgoszcz. Mężczyźni w wieku poborowym opuszczają miasto przed policją razem z wojskiem. Uwaga, uwaga, nadchodzi. Ko ma 47. Lo ta 23. Ko ra 18. Przed chwilą wróciłem z objazdu poszczególnych odcinków frontu, który z panem generałem dokonałem. Otóż stwierdzić należy, że sytuacja jest bardzo dobra. Otwarte zostały wszystkie natarcia nieprzyjacielskie, które rozpoczęły się dzisiaj o godzinie 7.30 rano. Rezultatem tych walk jest 18 rozbitych czołgów niemieckich na Okęciu, 5 na Woli, 4 na różnych innych odcinkach. Ponadto rozbite zostały 2 działa przeciwpancerne. Piechota niemiecka atakująca poniosła bardzo ciężkie straty, i w ogóle stwierdzić należy, że piechota nasza w ogniu góruje nad nią. Niemcy ponieśli szczególnie ciężkie straty od ognia naszych ciężkich karabinów maszynowych i broni ręcznej. No cóż, stwierdzić należy również, że i wśród ludności jest nastrój doskonały. Wśród żołnierzy, jak już mówiłem, jest bardzo dobry. Generała Czumę dzisiaj wiwatowano na odcinku, kiedy się pokazywał. Jak również i ludność cywilna zachowuje się bardzo dobrze, a przede wszystkim kobiety, warszawianki, które mają pogodne twarze i jak mogą tylko starają się przyjść żołnierzowi z pomocą.
Wszędzie w bramach kobiety, warszawianki. Rzeczywiście, tak jak wczoraj mówiłem i o co prosiłem, z uśmiechem i z pogodną twarzą towarzyszą żołnierzom, opiekują się nimi, przynoszą papierosy, jedzenie. Niektóre może jeszcze, prawda, odcinki na kolonii Staszyca widziałem, tam jest coś dość wymarło i tam nie ma tej opieki. Warto by się tam niektórymi odcinkami zająć. Otóż, ale w ogóle można stwierdzić, że warszawianki są morowe. Mężczyzn widziałem mniej. No, po prostu dlatego, że ich w ogóle jest mniej, a w Warszawie w szczególności teraz jeszcze bardziej mało. Otóż, proszę Państwa, co tam wszyscy mówią na froncie, na odcinkach? No już mówią po pierwszym dniu wojny, że ona nie taka straszna. Okazuje się, że ludzie się do wszystkiego przyzwyczajają. I jak przezwyciężą pierwsze wrażenia wywołane pracą wyobraźni, to przyzwyczajają się do tego, że rypią szrapnele i granaty, to się popatrują warszawianki i patrzą przede wszystkim, gdzie wybuch. Otóż o co bym prosił? Prosiłbym, ażeby w tych miejscach, gdzie biegnie linia okopów, czy są przekopane ulice i obsada żołnierska stoi przy CKM-ach i działkach przeciwpancernych, ażeby w tych domach obok wystawiano radia, głośniki, żeby te marsze wojskowe i muzyczkę, którą radio gra, słyszeli żołnierze. Bo na niektórych odcinkach im się po prostu nudzi, bo nie wszystkie odcinki są zajęte, prawda, odpieraniem natarcia. Niektóre, prawda, już odparły, na niektóre przyjdzie później i doskonale ta muzyka na nich, prawda, wpływa. Nastawić głośno na prawda, radio i niech, mówiąc po warszawsku, niech ryczy. Następnie trzeba będzie, prawda, w tych wszystkich okolicach, domach, gdzie są okopy i żołnierze, po prostu spenetrować, czy oni są tam dostatecznie przez ludność zaopatrywani i otoczeni tym sercem i opieką, o jakie byśmy prosili w imieniu wojska. Bardzo byśmy prosili, ażeby się warszawianki tym zajęły. Poza tym, zwracam się do wszystkich panów oficerów, którzy znaleźli się na obszarze Warszawy, a nie mają w tej chwili żadnego przydziału. Niech nie proszą o żaden przydział, tylko niech idą do najbliższego odcinka. Jest cały szereg takich odcinków, gdzie są po żołnierzy po 6, 10, 12 ze starszym żołnierzem lub kapralem. Obecność oficera na tym odcinku niezmiernie dodatnie wpływa. Oficer, który znajduje się w Warszawie, a nie ma przydziału, musi się znaleźć na linii walki. Oficer taki, który się nie wylegitymuje tą walką, to nie chciałbym być w jego skórze. Otóż, proszę Państwa, to bym chciał powiedzieć tyle o sytuacji na froncie. A jeszcze jedno. Warszawa ma bardzo dużo fotografów, amatorów. Proszę Państwa, pogoda dzisiaj jest świetna. Słońce, doskonała przejrzystość. Zdjęcia z filmem, z filtrem zwłaszcza robione, będą pierwszorzędne. Nie widziałem nigdzie ani jednego fotografa. Fotografie zrobione z okopów, z czołgów rozbitych niemieckich, z naszych żołnierzy przywartych, prawda, pozycjach, będą miały niezwykle cenną, prawda, wartość historyczną, dokumentalną, a cóż dopiero mówić, jaką będą frajdę przedstawiały dla tego, który zdjął, bo to będzie oczywisty dowód, że on tam był, skoro musiał, prawda, skoro zrobił zdjęcie. Otóż to jest dla fotografów, amatorów szalona okazja i prawda, i bardzo, bardzo apeluję do nich jako sam amator fotograf, żeby gremialnie, póki jeszcze dzień i dobra pogoda, udali się na pozycję i robili zdjęcia. Później będę prosił, żeby one były przysyłane do biura historycznego. Ale to już po wojnie. Następnie, żołnierze nie mają wiadomości. Więc ci, którzy, prawda, będą mieli radio wystawione, będą mieli przez radio. Ale w ogóle są pozbawieni zupełnie wiadomości. Nie wiedzą, co się dzieje na całym świecie. Nie wiedzą, co się dzieje w Polsce. Trzeba im dostarczać gazet.
środki lokomocji, jakie są do dyspozycji wojska, nie mogą być do tego celu użyte, dlatego są używane do ważniejszych rzeczy, jak do dowozu amunicji. Dlatego też okoliczni mieszkańcy, znowu się zwracam z apelem do warszawianek, niech się zajmą tym, ażeby żołnierze mieli świeże gazety. Po prostu zatelefonować do ekspresu porannego, który dzisiaj wyszedł, czy do innych gazet, zapytać się, prawda, czy mają na składzie dzisiejsze numery. Żadna z redakcji na pewno nie odmówi i da żądaną ilość. Bardzo łatwo, prawda, obliczyć, ilu żołnierzy jest na danym odcinku, prawda, 12, 15, 100 czy 200, posłać jakiegoś harcerza, harcerkę, czy samemu, prawda, pójść do redakcji, wziąć tę ilość gazet, przynieść i rozdać żołnierzom. Jest to niezmiernie ważna rzecz, tym bardziej, że jak wiemy, prawda, z ogólnej sytuacji ona się bardzo poprawia i to również wpływa na stan moralny żołnierzy. Cóż poza tym? Poza tym, proszę Państwa, trzeba organizować samopomoc. Przechodziłem przez ulicę Filtrową na przykład, do placu Nartowicza. Na Filtrowej 71 pali się dach, wyrnął granat. Przechodzę tamtędy z panem generałem Czumą, w pierwszą stronę, on się tli, od tak sobie trochę pali. Nikogo nie ma. Wracam po jakieś pół godzinie, dach już jest mocno w płomieniach i dopiero w ten czas widzę, prawda, ludzi ciągnących węża, dwóch mężczyzn, kilka kobiet, jeden harcerz, prawda, kilka dziewczynek. Dopiero z okolicznych domów musiałem krzykiem ściągać wszystkich mężczyzn, a do warszawianek się zwracać, prawda, żeby ich poganiali i żeby jak najszybciej z tym wężem wciągnąć się tam na czwarte czy piąte piętro i ten ogień zagasić. Ogień zupełnie był słaby, po prostu wystarczyło trochę inicjatywy, żeby nie dopuścić do spalenia bardzo porządnego domu na Filtrowej 71. A więc trochę inicjatywy, zdecydowania, energii i można bardzo wiele zrobić na różnych odcinkach naszego wojennego życia, które Warszawa w tej chwili przeżywa. Warszawa przeżyła dzisiaj gorący dzień, ale właściwie przeżyło ten gorący dzień samo miasto, gdyż specjalnie częste dzisiaj były naloty. Ja znowu, proszę Państwa, nie miałem możliwości napisania tego, co mam mówić i dlatego będę improwizował z tym nieznośnym swoim powtarzaniem ciągle słowa prawda. Prawda, ale to Państwo muszą mi wybaczyć. Otóż naloty rozpoczęły się dzisiaj o godzinie 5 rano. Rozpoczął ją samolot rozpoznawczy niemiecki, no i pod złą datą dla siebie, a pod dobrą wróżbą dla nas, gdyż od razu został zestrzelony. W ciągu całego dnia po tym pierwszym nalocie powtarzały one się kilkakrotnie w dużym nasileniu, potem cały szereg było drobnych nalotów, razem było tego 13-14 nalotów, w których brało udział ponad 70 samolotów niemieckich. No, efekt niewielki, dlatego że poza pożarami powstałymi z bomb zapadających, które wzbudzili w budynkach zresztą niewojskowych, żadnej poważniejszej szkody nie potrafiły nam wyrządzić, natomiast poniosły bardzo ciężkie straty. Stracić 15 samolotów w ciągu jednego dnia nad Warszawą, to nawet i tak liczne lotnictwo jak armię niemiecką musi dobrze kosztować. 5 samolotów opadło w samym mieście, na terytorium miasta, a reszta 10 poza miastem. No nic bezkarnie, jak do tej pory, nie uchodzi Niemcom. Na froncie już ściśle wojskowym, cały dzień przeszedł prawie spokojnie. Dopiero pod wieczór rozpoczęło się natarcie na Marymoncie, ale natarcie poprowadzone niewielkimi siłami, raczej o charakterze rozpoznawczym, z plutonem czołgów nieprzyjacielskich, z poparciem piechoty. Natarcie oczywiście zostało odparte. Z tego plutonu czołgu biorących udział, dwa zostały na przedpolu. Ustrzelił je i rozłożył porucznik Lew. Nomen omen, ale L okreskowane W na końcu. Mówiłem, że na początku, że Warszawa przeżyła dzień gorący. Był gorący, ale przede wszystkim był głośny.
już zdążyli się przyzwyczaić warszawianie do huku eksplozji bomb, do szczekania karabinów maszynowych, jak gotu właściwie, do trzasku naszej artylerii przeciwlotniczej i już w charakterze tego ognia się orientuje. No, teraz zmieniły się warunki. Warszawa stała się pierwszą linią walczącą i weszły elementy ognia, których przedtem nie było, a więc wkroczyła artyleria, która bardzo wiele daje hałasu, bo przecież najpierw wystrzał artyleryjski, a później eksplozja pocisku. I ponadto artyleria własna i artyleria nieprzyjacielska. Więc oczywiście huku bardzo dużo. I do tego warszawianie muszą się przyzwyczaić i muszą nauczyć się rozróżniać pochodzenie tego huku. Więc jeżeli zaczyna grać nasza artyleria, jeżeli zaczyna ostrzeliwać pozycję nieprzyjaciela, zgrupowania czołgów, czy też natarcie piechoty, to nie należy, prawda, uciekać do schronów, chronić się, nie należy brać tego za nalot samolotów i wybuchy bomb, bo to po prostu bije nasza własna artyleria. Można poznać to po bardzo charakterystycznym dźwięku tego huku. Mianowicie ta artyleria, która stoi za nami, czy to polska, czy inna, prawda, ale i z bliska. Zresztą nasze działa mają specjalny charakter huku. Ma specjalny swój ton. Jest to taki ton dźwięczny, taki jędry i taki trochę przeraźliwy. Otóż to jest właśnie nasza artyleria. I należy oczywiście przy rozpoczęciu ognia przez naszą artylerię być zawsze najlepszej myśli, dlatego że artyleria w ten czas rozpoczyna ogień, ażeby bądź powstrzymać natarcie nieprzyjaciela, bądź też, prawda, w jego szeregi rzucić, prawda, popłoch i zacząć mu tam przeszkadzać, czy też po prostu dać wsparcie naszej piechocie. Także jak zaczyna grać nasza artyleria, to zarówno piechota nasza jest zadowolona na froncie, jak i warszawianie mają prawo też do tego samego zadowolenia. Jak artyleria niemiecka bije, no to już do tego zadowolenia tak bardzo nie namawiam, dlatego że ona bije miasto. Bije granatami. Niewątpliwie to bardzo nieładnie ze strony Niemców, bo biją w miasto. Granaty, które biją w okna, w mur, eksplodują, przynoszą straty, ale niewielkie na ogół, deprymują przede wszystkim moralnie. Nie należy się przede wszystkim bardzo się tym przejmować, pocisków tych stosunkowo jest niewiele, i one się rozbijają o ściany domów. Są to pociski, które wybuchają bardzo szybko. Po przebiciu ściany już taki pocisk się rozrywa. Nie ma tej siły kruszącej, burzącej, którą mają bomby. Także mamy rzeczywiście teraz cały szereg tych głosów, tych huków, tego piekiełka liniowego. Artyleria przeciwlotnicza, karabiny maszynowe, bomby lotnicze, własna artyleria, nieprzyjacielska artyleria. No to chyba wystarczy. Proszę Państwa, na samym froncie mówiłem, co się działo, o akcji. Teraz chciałbym kilka słów powiedzieć, jak się tam czuje nasz żołnierz. Byłem znowu dzisiaj na jednym z odcinków, jako że wypada, aby propaganda się również zainteresowała osobiście, co się dzieje na odcinku bezpośrednio frontowym. No a przede wszystkim, żeby sprawdzić, czy warszawianki dotrzymują swoich obietnic i opiekują się żołnierzami. No i muszę, proszę Państwa, stwierdzić, że pod tym względem jest nadzwyczajnie. Żołnierze mają się bardzo dobrze. Warszawianki przynoszą im w oznaczonych godzinach jedzenie. Przynoszą humor, wesołość, piosenkę i po prostu żołnierz nie ma dość słów na wyrażenie swojej wdzięczności. Armia z narodem, naród z armią jest w tym wypadku
To nie jest puste słowo, jest to zespolenie całkowite i możemy być tego naprawdę dumni. Jest pod tym względem bardzo dobra sytuacja. Tam, gdzie prawda tego nie ma, tam, gdzie przypuśćmy jest jakiś oddział stojący w takich domach, gdzie wszyscy się ewakuowali, to staramy się, ażeby z dalszych nieco domów była ta opieka zorganizowana. Zresztą nie potrzeba tutaj specjalnie organizować, bo ona idzie samorzutnie. Samorzutnie i inicjatywa pod tym względem jest całkowicie po stronie ludności i inicjatywa jest później ta realizowana. Cóż dalej, proszę Państwa. Otóż w tych walkach, jakie prowadziliśmy wczoraj, dzisiaj, mamy jeńców. To, co jeńcy zeznają, to są rzeczy więcej niż charakterystyczne. Otóż wszyscy jeńcy, którzy zostali wzięci wczoraj i dzisiaj, wszyscy zgodnie stwierdzają, że nic im nie wiadomo jest, jakoby III Rzesza prowadziła wojnę z Niemcami i z Anglią. Robią wielkie oczy. Z Francją i z Anglią robią wielkie oczy. Nic o tym nie wiedzą. Wiedzą o tym tylko, że mają wojnę od sobie taką lokalną z przeciwnikiem polskim, z Polską. I są bardzo zdumieni, gdy im się pokazuje pisma niemieckie z kraju, gdzie im jednakowoż już kraju nie można było utrzymać tych wiadomości, pod korcem, z których wynika, że Rzesza niestety, ale prowadzi tę wojnę z Francją i z Niemcami. A oni są od 10 dni na froncie, poszli przed wybuchem tej wojny z Francją i z Anglią, no a kierownictwo armii postarało się, ażeby się oni nie dowiedzieli o tym. To bardzo charakterystyczne, że cały tydzień już trwa wojna z Anglią i Francją i jednostki operujące na froncie polskim nic o tym nie wiedzą. A więc jak niezmiernie zależy na tym kierownictwo armii, ażeby ta wiadomość stosunkowo jak najpóźniej przyszła do świadomości walczącego na froncie polskim żołnierza. Żołnierz ten, jak wiemy, posuwa się dzięki swojej przewadze broni pancernej i lotnictwu naprzód. Charakter tego posuwania jest dość szybki, dla nich nawet taki szybki, że byli przekonani, iż Warszawa winna paść w dniu wczorajszym. W dniu dzisiejszym. Wczoraj radio Königsbergu Lewiec podawało, iż w dniu dzisiejszym nastąpi uroczysty wjazd kanclerza i Führera Hitlera do Warszawy, gdzie Hitler miał, wczoraj mówił, spożyje śniadanie. No jakoś tego śniadania nie zjadł. Ciekaw jestem, czy dlatego, że się nie mógł zdecydować, czy jest zjeść w Ziemiańskiej na Mazowieckiej, czy u braci Studnia, czy w Piccadilly. W każdym razie nie zjadł. Jak byli pewni tego, że Warszawa jest w ich ręku, że on to śniadanie musi zjeść, dowodzi inny fakt. Otóż dzisiaj o godzinie 17 na wprost barykady przeciwczołgowej na ulicy Grójeckiej zatrzymało się naraz silne, z dalekiej drogi idące auto niemieckie. Wiara wyskoczyła do wozu, do środka, patrzą kto, a tam oficer niemiecki, podporucznik i sierżant. Niesłychanie speszonymi, po prostu głupimi minami. Co się okazało? Jest to oficer zaopatrzenia, który na żądanie swego dowództwa miał przywieźć dla tutejszej dywizji przeciwko Warszawie walczącej cały szereg zamiennych części do czołgów z bazy swojej, z operacyjnej, z Kamieńska pod Piotrkowem. Dali mu te, prawda, najważniejsze części zamienne, które się zużyły dla czołgów, dali mu to w kilka skrzynek, zapakowali do dużego auta osobowego, dali mu sierżanta i marszutę. Kamieńsk-Warszał.
Pojechał, no i stanął na Grójeckiej i niezmiernie był oburzony na swoje dowództwo za taką niesolidność. Teraz, proszę Państwa, chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć o dywersantach. Niewątpliwie mamy z nimi do czynienia, ale nie trzeba pod tym względem wpadać w przesadę. Tutaj będę musiał się zwrócić troszeczkę do warszawianek, aby nie przesadzały. Bo ciągle są telefony do radia pod moim adresem o tych zatrutych cukierkach, o takich różnych tego rodzaju dywersyjnych akcjach zakrojonych na wielką skalę. Nie mieliśmy do tej pory ani jednego dowodu, który by świadczył, że rzeczywiście te zatrute cukierki, te bombonierki i inne przyjemne rzeczy są rozrzucane. No może tam lotnik jaki, prawda, czyli obserwator, też człowiek, też musi zjeść, prawda, i palić papierosa i wyrzucił jakieś pudełko, no ale żeby z tego powodu robić tę wielką akcję, nie należy przesadzać. Natomiast należy uważać na rzeczy poważniejsze. Jest na przykład dzisiaj na jednej z ulic odezwał się głos przy budowie tych okopów przeciw i tych zapór przeciwczołgowych, że już nie potrzeba tego robić, że to zasypywać ziemią. No, zbyt grubo to była robota szyta, bo czy należy rozkopywać z powrotem te zapory, czy też je właśnie zasypywać ziemią, żeby je wzmocnić, no to my chyba lepiej wiemy i Warszawa zostanie w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie o tym zawiadomiona, także nie będzie żadnych wątpliwości, czy mają być, prawda, dalej roboty prowadzone, nie. Do tej pory nie było odwołania i muszą one być prowadzone i dalej będą prowadzone. Poza tym jeszcze kilka słów chciałbym powiedzieć o dywersantach takich prawdziwych, niewątpliwych, którzy są zrzucani z samolotu. Mamy już ich kilku w ręku. Może więcej niż kilku. Otóż proszę uważać na ludzi, którzy mają wygląd takich dzikich poleszuków. No, wywiad niemiecki wyobraża sobie mniej więcej przeciętnego Polaka jak właśnie takiego zarośniętego poleszuka i go odpowiednio charakteryzuje. Jest to taka prymitywna charakteryzacja, bo taki pan jest zarośnięty, taki niegolony ze 2 tygodnie i ubrany w trepy takie drewniane, których nie wiem czy na Polesiu chodzą, bo na Polesiu to są łapcie noszą, a w ogóle w Polsce takich trepów drewnianych, nic związanych sznurkiem, takim dość grubym, nikt nie nosi. Ale oni wyrażają sobie widocznie, to jest narodowy strój Polaków i tak ich ubierają. Następnie takiego niezdecydowanego koloru spodnie i burkę grubego materiału, to jest dość świeżego materiału i widać, że niemieckiego, bo bardzo lichego. Widać po prostu na oko, że to jest lichy materiał, że w Polsce takiego, przepraszam za wyrażenie, świństwa się nie wyrabia. Otóż i to też taki związany sznurkiem jest ten taki kubrak, gość jest zarośnięty i sprowadza się ich do nas, mamy już ich kilkunastu. Pokazało się jeden, drugi po rozebraniu, pręgi mieli zupełnie wyraźne na ciele, pod ramionami, pod, prawda, na udach pręgi, prawda, od spadochronów, które muszą zostawić ślady na kilkanaście czy więcej godzin. Ten szczegół jest zupełnie, dowody zupełnie niezbite, prawda, że to był gość rzucony samolotu. No i ta charakteryzacja, która miałaby im pozwalać na wmieszanie się w tłum i wykonanie ich zadania. Otóż, ponieważ takich dywersantów mamy już w ręku swoich kilkunastu, ponad 10 w każdym bądź razie, więc proszę uważać na tego rodzaju typki i doprowadzać je natychmiast. Nie stwierdzono do tej pory, żeby
byli dywersanci rzucani samolotu, przebierani w mundury żołnierzy. Nie stwierdzono. Natomiast ten typ, o którym mówiłem, został stwierdzony niewątpliwie i na to należy zwracać uwagę. To jest, proszę Państwa, wszystko, co chciałbym powiedzieć o sytuacji z dnia dzisiejszego na froncie warszawskim i o szczegółach związanych z przeżywaniem wojny na naszym froncie dnia trzeciego. Codziennie o godzinie 11 wieczór będę Państwu w Warszawie komunikował o wydarzeniach całego dnia. No i dobranoc. Halo, szkoła imienia Konarskiego, ulica Leszno 72, zwraca się z gorącym apelem o zaofiarowanie płótna, drelichów albo worków i surowego żelaza oraz blachy, potrzebnych do wykonania noszy dla rannych. Halo, halo, uwaga, uwaga! Tu Polskie Radio Warszawa. Zdając sobie sprawę ze znaczenia radia w czasach obecnych, Niemcy dostroili jedną ze swoich stacji do fali Warszawy 1, zwanej krótko Raszynem. Podszywszy się w ten sposób pod Raszyn, Niemcy nadają programy w języku polskim. Kilkakrotnie ostrzegaliśmy radiosłuchaczy przed fałszywym Raszynem i teraz czynimy to raz jeszcze. Wszystkie radiostacje prosimy o powtórzenie tego ostrzeżenia. Halo, halo, uwaga, uwaga! Tu Polskie Radio Warszawa! Tu Polskie Radio Warszawa! Tu Polskie Radio Warszawa! Zdając sobie sprawę ze znaczenia radia w czasach obecnych, Niemcy dostroili jedną ze swoich stacji do fali Warszawy 1, zwanej krótko Raszynem. Podszywszy się w ten sposób pod Raszyn, Niemcy nadają programy w języku polskim. Kilkakrotnie ostrzegaliśmy radiosłuchaczy przed fałszywym Raszynem i teraz czynimy to raz jeszcze. Wszystkie radiostacje prosimy o powtórzenie tego ostrzeżenia. Nie wierzmy plotkom rozsiewanym przez dywersantów. Nie wierzmy plotkom rozsiewanym przez dywersantów. Każdy obywatel w każdej okoliczności winien spełniać swoje obowiązki. Obowiązkiem najważniejszym jest walczyć lub pomagać walczącym. Zachowajmy spokój i zimną krew. Nie wierzmy plotkom rozsiewanym przez dywersantów. Przed mikrofonem prezydent miasta stołecznego Warszawy, major Stefan Starzyński. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Proszę Państwa, od wczorajszego mojego sprawozdania z wojennego życia Warszawy niewiele się zmieniło w ciągu doby ubiegłej. Noc przeszła spokojnie dla Warszawy, bo poza Warszawą było krótkie starcie w rejonie Wawrzyszewa. Wyszły tam na patrol cztery czołgi niemieckie, na które natychmiast uderzyły nasze tankietki. Rezultat niezły. Z czterech czołgów nieprzyjacielskich trzy wzięto od razu do niewoli wraz z załogą, czwarty ratował się ucieczką. Mówiąc językiem wojskowym, dał dęba. Nalotów na Warszawę było dzisiaj stosunkowo niewiele, prawie jakby ich nie było wobec wczorajszego dnia. Było kilka krótkich, ale rezultat dla nieprzyjacielskich lotników nie jest zbyt pomyślny. Trzy zestrzelone, Warszawa widziała, to był rozpadły na Śródmieście. Bronimy się więc i już rozgłos tego idzie po świecie. Cała prasa obca
wieje już laur sławy wokół Warszawy. Trochę nawet, jak to prasa przesadzając, rozgłośnie wszystkie, obce rozgłośnie. Pełne są komunikatów o postawie ludności, o postawie Warszawy, stolicy. Jednym słowem, staliśmy się przez tych kilka dni bardzo modni. Ale nie upajajmy się tą sławą. Na wojnie nic nie wiadomo. Może to już koniec tej zabawy wojennej. Może to już koniec tej warszawskiej wojny. A może znowu się ona zacznie. Nic nie wiadomo. To jednak wiemy na pewno, że jeżeli się znów rozpocznie, no to już trochę poważniej niż dotychczas. Nie należy nigdy patrzeć tylko na same dodatnie strony. Trzeba widzieć również i ujemne. Zwłaszcza jeśli one mogą być zadatkiem rzeczy nawet złych. Ta nieustanna po prostu psychoza, jaka ogarnia, widząca we wszystkim dywersję i dywersanta. Nie ulega wątpliwości, że ta dywersja istnieje i że ona odgrywa w działaniach wojennych pewną rolę. Ale musimy się zgodzić, że te szkody, które działalność dywersji spełnia, są niewątpliwie dużo mniejsze od tych szkód, które wywołuje psychoza lęku i obawy przed dywersantami. Należy się uspokoić. Należy skończyć z tą podejrzliwością, nieufnością, widzenia wszędzie świateł, rakiet, tych cukierków zatrutych, baloników, Bóg wie niczego, to jest jedna sprawa. I łączy się ona z inną, mianowicie z tym, że ludzie w ogóle za dużo, za bardzo i za przesadnie są ostrożni. A więc weźmy sprawę gaszenia świateł. W dniu wczorajszym generał Czuma wydał rozkaz obieszczony przez radio i ogłoszony dzisiaj w prasie, że światła zielone są dopuszczalne przy pojazdach w nocy. Mimo tego wyraźnego, niewątpliwego zupełnie rozarządzenia, ja wracając dzisiaj z mokotowskiego odcinka wieczorem zużyłem na przejazd 1,5 godziny, bowiem zatrzymywano mnie na każdym kroku z wrzaskiem światła, światła, światła i światła. A ja się uparłem i świateł nie zgasiłem i dojechałem do dowództwa przez cały czas walcząc z całą Warszawą. I jednym słowem tego rodzaju interwencją powodowaną przez lęk zupełnie unieruchomi się i sparaliżuje się życie wojska. Należy po prostu udawać, że się nie boimy. Każdy się boi. A cała odwaga polega na tym, żeby tej bojaźni nie pokazać po sobie. Otóż apeluję do ludności Warszawy, żeby pokazywała po sobie, że się nie boi. Po prostu robiła fason. Warszawa lubi fason i to powinno jej odpowiadać. Przystępuję do tworzenia oddziałów obrońców Warszawy. Pierwszy oddział ma być gotów niezwłocznie. Musimy natychmiast pokazać, że Warszawa ma swoich żołnierzy, swoich warszawiaków, którzy z bronią w ręku staną choćby dzisiaj, w tej chwili, choćby za godzinę czy za dwie i bić się będą za Warszawę i za ojczyznę. Obywatele, wzywam 600 młodych ludzi, którzy chcą niezwłocznie wziąć w rękę karabin i bić się na śmierć do upadłego. Chcę 600 młodych, odważnych ludzi, zdecydowanych umrzeć za Warszawę i za ojczyznę. Obywatele, meldujcie się, ci, którzy są zdecydowani na to, natychmiast, niezwłocznie, w tej chwili, a raczej za pół godziny, porucznik Kępfi z mojego ramienia stać będzie przed Pałacem Mostowskich i będzie przyjmować tych ochotników. Obywatele, gdyby był napływ większy, odejdziecie do domu i czekać będziecie mojego wezwania. Dzisiaj potrzebuję 600 ludzi, powtarzam. 600 młodych, zdrowych, tęgich, chcących bić się za ojczyznę. A więc, za chwilę pokażę się przed Pałacem Mostowskim i proszę o 600 młodych ludzi. Obywatele, jak dotąd
Nigdy się nie zawiodłem na swoich wezwaniach, nie zawiodę się i teraz. Liczę, że będę mógł wojsku za pół godziny oddać 600 ludzi do umundurowania i uzbrojenia. I liczę, że oddziały obrońców Warszawy będą bić się odważnie, dumnie, zaszczytnie. Że ten pierwszy oddział, jaki dzisiaj tworzę, przyniesie chlubę naszemu miastu, naszemu państwu. Wierzę, że tych pierwszych 600 żołnierzy pójdzie na posterunki, których nie opuści, aż zniszczy wroga. Wierzę, że ten pierwszy oddział Warszawy będzie sztandarowym, wyborowym oddziałem prawdziwych naszych obywateli warszawiaków. Obywatele, za chwilę porucznik Kępfi, mój delegat, przyjmować was będzie przed Pałacem Mostowskich i ja za chwilę tam będę, aby was 600 osobiście przekazać władzom wojskowym do umundurowania, do wyekwipowania, abyście mogli bić się za Warszawę i ojczyznę. Obywatele, wróg nie jest silny, wróg jest słaby, wróg jest haniebny i tego wroga my pokonamy. My, warszawiacy, wystawimy bataliony walczące, które nie tylko Warszawę obronią, ale pchną wroga chęt do ich ojczyzny. Więc obywatele, za pół godziny przed Pałacem Mostowskich muszę mieć 600 młodych, zdrowych ludzi, pragnących bić się za Warszawę i ojczyznę, których oddam panu generałowi Ciumie. A więc do widzenia za chwilę przed Pałacem Mostowskim. Już mówiłem tutaj kiedyś i dziękowałem tym wszystkim, którzy stanęli na posterunkach i samorzutnie podjęli pracę. Już mówiłem, jakże wielkim, jakże olbrzymim dla nas wszystkich obywateli szczęściem jest, że pracownicy radia tak ofiarnie pracują i że mamy możliwość tego kontaktu. Bo przecież to żywe słowo, ten bezpośredni kontakt z miejsca, gdzie zbierają się nici życia, gdzie zbierają się informacje wszystkie, jakże ważkim jest czynnikiem, jakże on ułatwia na pewno wszystkim przetrwanie, jakże dopomaga do organizacji, do spełniania obowiązków. Głos zabierze pan poseł Mieczysław Niedziałkowski, redaktor Robotnika. Ze spokojną dumą spoglądamy dzisiaj w oblicze prawdziwej Warszawy. To jest Warszawa. Ta sama, która zapisała krwią własną tyle kart najbardziej dostojnych polskich dziejów. Powstanie kościuszkowskie, rewolucja listopadowa, powstanie styczniowe, rok 1905 i rok 1918 i wreszcie rok 1920. I dzisiaj Warszawa już zdała egzamin. Halo, tu Warszawa druga. Za chwilę mówić będzie Wacław Sieroszewski, prezes Polskiej Akademii Literatury, dawny żołnierz pierwszej Brygady Legionów, Beliniak. Żołnierze i obywatele, jest to czwarta wojna, którą widzę. Trzy wojny, jedną rewolucję widziałem na własne oczy. Muszę przyznać, że ta wojna jest najstraszniejsza ze wszystkich, które widziały moje oczy. Niemcy użyli całej wiedzy, którą nie tylko oni wypracowali, lecz wypracowała ludzkość. Całej wiedzy technicznej, wszystkich wynalazków ludzkości, użyli po to, żeby mordować, zabijać, żeby podporządkowywać swoim interesom i swojej władzy ludzkość. Musimy koniecznie ich zwyciężyć. I zwyciężymy, bo nie może zło trumfować na świecie. Musi trumfować i będzie trumfować dobro. Halo, tu Warszawa. Przemawiać będzie pułkownik Wacław Lipiński. Radiosłuchacze już zostali zawiadomieni,
że godzina, kiedy przemawiam przed mikrofonem, została zmieniona z 11 na 10, 23 na 22. I o tej godzinie stale będę teraz stawał przed mikrofonem. Jeżeli chodzi o sytuację dzisiejszą, wiecie już Państwo z komunikatu Dowództwa Obrony Warszawy, jak się ona przedstawiała. A więc spokój panował na odcinku w ciągu całego dnia i to na całym odcinku. Noc natomiast była mniej spokojna. Widzieliśmy o tym z huku dział i sterkotu karabinów maszynowych, które w cichej nocy jesiennej dochodziły do Warszawy. Odbyło się kilka wypadów, krótkich, silnych, ze strony naszej. Na wszystkich odcinkach, najważniejsze jednak w kierunku na Okęcie, w grupie pułkownika Porwita. Wypad ten był wsparty bronią pancerną. Jak już wiemy, zniszczyliśmy jeden czołg, cztery samochody ciężarowe, dwa motocykle, a trzy czołgi wzięliśmy do niewoli i przyprowadziliśmy je do Warszawy. W wypadzie tym zginął pułkownik Jakub Chmura oraz dwóch młodszych oficerów, jeden podchorąży. Ranny został ciężko kapitan Hempel Zygmunt. Pośród poległych wymienić mogę dzisiaj podporucznika Pajewskiego Stefana. Nazwiska dwóch poległych innych oficerów podam jutro. Sama Warszawa miała dzień spokojny. Lotnictwo nam dzisiaj nie dokuczało. Po wczorajszym ciężkim dla nich dniu i po przedwczorajszym, kiedy poniosło takie dotkliwe straty, nie było już dzisiaj nalotu. Chwilowa to może przerwa. Może to na skutek tych strat. Może na skutek zajęcia gdzie indziej lotnictwa nieprzyjacielskiego. W każdym bądź razie dzień przeszedł spokojnie. W dniu dzisiejszym Dowództwo Obrony Warszawy rozpoczyna wydawanie komunikatów wojennych przedstawiających sytuację bojową za ubiegłą dobę. Otóż Dowództwo Obrony Warszawy uprzedza, że w tych komunikatach, które będzie podawało, nie będzie ukrywało prawdy. Będzie podawało tak, jak się istotne wypadki przedstawiają, jak się one odbyły. I w ogóle przy tej okazji należy jak najbardziej stanowczo stwierdzić, że nie dawać ucha żadnym plotkom, choćby dobrym, czy złym tym bardziej. Dlatego, że wiadomość, która będzie tutaj podana przez radio, czy też przez komunikat, będzie podana już po sprawdzeniu całkowitym, a żadnej wiadomości, która nie będzie sprawdzona całkowicie, po prostu naukowo, nie będziemy jej podawali do wiadomości, aż całkowicie nie będzie pewności, że ona jest zupełnie zgodna z rzeczywistością. Mówił już dzisiaj pan prezydent Starzyński o swoim apelu, w którym zwrócił się do obywateli Warszawy, ażeby dostarczono mu 600 młodych ludzi. Wiem już o tym, że w ciągu pół godziny zgłosiło się kilka tysięcy. A trzeba wiedzieć o tym, że czas wyznaczony na zbiórkę od chwili ogłoszenia apelu aż do rozpoczęcia się zbiórki, czas półgodzinny, był specjalnie krótkim okresem czasu, bo przecież mógł ogarnąć tylko część Warszawy ze względu na trudności komunikacyjne. Ci, którzy zgłosili się, pochodzili z najbliższych okolic Pałacu Mostowskich, a więc z dzielnicy robotniczej przeważnie. Gdyby czas był podany inny, gdyby Warszawa miała kilka godzin wyznaczonych na tę koncentrację, to nie ulega wątpliwości, że ta ilość kilku tysięcy wielokrotnie by się powiększyła. Ta próba, która została wykonana,
jeszcze raz przekonała tych, którzy za obronę Warszawy są odpowiedzialni, iż na jej obywateli mogą liczyć. Ta próba wypadła bardzo dobrze. Przy tej sposobności muszę zaznaczyć, że być może dowództwo zwróci się jeszcze niejednokrotnie o tę pomoc młodych, silnych obywateli Warszawy. I muszę uprzedzić, że zależy nam na ludziach naprawdę zdecydowanych. Więc ci, do których apel następny dojdzie, niech dobrze rozważą. Niech pójdą z tym głębokim przekonaniem, że mundur, który na siebie włożą, broń, która będzie im włożona do ręki, ich obowiązuje, muszą być zdecydowani na to, że staną na szańcu, z którego nie będzie można ustąpić, że będą musieli bronić Warszawy dosłownie do śmierci, że nie będzie możliwości żadnego kroku w tył. Także z tą głęboką świadomością, jeśli wstępują do wojska, jeśli wstąpią, to można być przekonanym, że będzie to naprawdę wał serc i wał charakterów, przez który nie przedrze się żadna siła. I o takich ludzi nam chodzi. W związku z komunikatami, które rozpoczęliśmy dzisiaj wydawać, pragnę podkreślić, że nie będziemy podawali tylko straty poległych obrońcach Warszawy, ale będziemy również podawali nazwiska tych oficerów, tych szeregowych, którzy szczególnie zasłużyli się w obronie Warszawy. Może już w ciągu jutrzejszego dnia podamy listę zarówno tych, którzy padli na posterunku, jak i listę tych, którzy będą śmiało mogli zaliczyć się do szczególnych obrońców Warszawy, do takich, na piersi których zabłyśnie w niedługim czasie krzyż Virtuti Militari czy krzyż walecznych. Niech Warszawa ma swoją księgę nazwisk związanych jej z obroną, nazwisk żołnierzy, którzy polegli, broniąc jej, i nazwisk żołnierzy, którzy szczególnie się zasłużyli w jej obronie. Po tej ocenie sytuacji za ostatnią dobę i omówieniu zdarzeń, które przeżyliśmy, przejdę obecnie do sytuacji ogólnej, do sytuacji wojskowej całej naszej armii. O tej sytuacji dzisiaj już możemy sobie pewne pojęcie wytworzyć na skutek dotychczasowego przebiegu działań. Wiemy o tym już od szeregu dni, że odwrót naszych armii, naszych dywizji nastąpił na skutek przewagi, olbrzymiej przewagi, jaką siły niemieckie miały pod postacią czołgów i lotnictwa, broni pancernej i lotnictwa. Dowództwo naczelne niemieckie rzuciło na front przeciw Polski wszystkie siły. Siły zmotoryzowane. Wszystkie jednostki, jakimi rozporządzało. Plan Adolfa Hitlera polegał na tym, ażeby gwałtownym uderzeniem, blitzigiem, zwycięskim, krótkim, błyskawicznym uderzeniem zniszczyć armię polskie. I po zniszczeniu tej armii zająć Warszawę i tu w Warszawie,
jak sam zapowiedział w dniu 1 września, uzyskać od tego albo innego rządu to, czego by chciał. Jak wiemy, plan ten nie został zrealizowany. 10 września, w którym Adolf Hitler miał się znaleźć w Warszawie, jest już poza nami i Adolfa Hitlera między nami nie ma. Plan ten się nie udał, więc pod względem politycznym, jak również można już dzisiaj stwierdzić, że nie udał się i pod względem wojskowym. Naczelny wódz Polski, znając tę przewagę, jaką rozporządzała armia niemiecka pod postacią czołgów i lotnictwa, nie przyjął bitwy. Rozpoczął odwrót, ażeby w bitwie, którą mu chciano narzucić, nie pozwolić sobie zniszczyć wojsk, ażeby oddawszy teren, wycofać dywizję i armię możliwie nienaruszone. Plan ten wykonywuje się i plan ten będzie wykonany. Tak więc pod tym względem dotychczas przeciwnikowi nie udało się. Nie udał się najważniejszy jego cel. Najważniejsza operacja, której celem miało być zniszczenie żywych sił wojskowych Polski. Ciekawą jest rzeczą, jak w ostatnich dwóch wojnach nie udawało się nigdy Niemcom doprowadzić do takiego właśnie zwycięskiego końca, do rozstrzygającego uderzenia, w którym by siły przeciwnika zostały całkowicie rozbite i unieszkodliwione. Przecież w sierpniu roku 1914 na tym samym polegał plan kwatery głównej niemieckiej. Oparty na planie Schlieffena, zamiar ten polegał na zostawieniu na wschodzie osłonowych słabych sił, a rzuceniu wszystkich rozporządzalnych sił na zachód. 84 dywizje niemieckie uderzyło na 84 dywizje francuskie i 6 belgijskich. W ciągu 3 tygodni od 15 dnia koncentracji armie francuskie, nieustępujące pod względem siły liczebnej armią niemieckim, zostały odrzucone aż pod sam Paryż, na marne. Wszystkie departamenty najważniejsze, w których koncentrował się cały przemysł francuski, pozostały w rękach niemieckich. Zwycięstwo zdawało się być niewątpliwe. Prawe ramię z pierwszą armią generała Kluka, niemieckie okrążające armie francuskie, miało doprowadzić do okrążenia i zniszczenia armii francuskiej. To był główny cel operacyjny. To miało w błyskawicznym zwycięstwie, w błyskawicznym marszu zadać śmiertelny cios armiom francuskim. Zanim liście jesienne spadną z drzew, mówiła wówczas odezwa cesarza Wilhelma II, wydana do swoich wojsk, wrócicie po zwycięskiej wojnie do domów. Pięciokrotnie spadły te liście jesienne z drzew i żołnierz niemiecki wrócił do domów, ale wrócił pobity. Ale nie tylko ten plan dowództwu niemieckiemu się nie udał. Kiedy nie udało się wykonać planu Schlieffenowskiego, kiedy nie udało się rozbić i zniszczyć armii francuskich, został wówczas rozpoczęty i wykonany następny plan. Wyścig ku morzu, wyciągnięcie skrzydła północnego aż ku morzu, zajęcie brzegów kanału La Manche, ażeby tutaj, stanąwszy mocno nad brzeżu morskim, nie dopuścić do udziału Anglii w rozprawie wojennej. Rozpoczął się ten wyścig w październiku i listopadzie. Trwał przez szereg tygodni, z
straszliwych, krwawych zmaganiach w bitwach pod Ypres. I znowuż plan niemiecki nie został wykonany. Nie doszli i nie wykonali tego planu, który mieli wykonać. Wojna zamieniła się na wojnę okopową, zesztywniała, front znieruchomiał. I oto w roku 1915 wiosną główna kwatera niemiecka postanawia przerzucić możliwie jak największą ilość sił ze wschodu, ze zachodu na wschód. Jeśli się nie udało znaleźć rozstrzygnięcia wojny na zachodzie, trzeba szukać na wschodzie. Rozpoczęto wielką letnią ofensywę 1915 roku przeciwko armiom rosyjskim wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza. Rozpoczęto ją w dniu 2 maja 1915 roku ogniem huraganowym na polskiej ziemi pod Gorlicami. Plan ten polegał na obustronnym, dwuskrzydłowym otoczeniu armii rosyjskich i zgnieceniu ich na obszarze Królestwa Kongresowego i wschodnich połaci dzisiejszych ziem Rzeczpospolitej. I znowuż ten wielki plan operacyjny, mający na celu zniszczenie żywych sił armii rosyjskich, nie został wykonany. Armie rosyjskie cofnęły się, oddały teren, znalazły się nad Tyrem, Stochodem, Dźwiną i nie zostały zniszczone. Wojna znowu się przewlekła i trwała dalej. W następnym 1916 roku Niemcy postanowili wobec tego złamać moralnie siły armii francuskich. Złamanie moralne tych sił armii francuskich miało nastąpić przez zdobycie Verdun, tej świętej twierdzy, świętego miasta dla każdego Francuza. Rozpoczęła się niesłychana ofensywa, niespotykana pod względem rozmiaru, natężenia walk, gdzie żołnierz francuski, żołnierz niemiecki walczyli zarówno po jednej, po drugiej stronie jak bohaterzy. Olbrzymie zmagania trwające tygodniami, miesiącami, walki o każdą pięć ziemi, o każdy metr lasku, o każdy kawałek fortu, Domont, czy Lomor, czy Vaux, nie doprowadziły do rezultatu, jaki się postanowiła główna kwatera osiągnąć. Verdun nie zostało zdobyte. I tak przewija się przez tę całą historię wojny światowej jak czerwona nić. Ta sama prawda. Wszystko, co Niemcy mogli skalkulować, co mogli obliczyć, co mogli odmierzyć, wszystko, co było związane z siłą materialną, co rachunkiem dawało się wyznaczyć, wymierzyć, zważyć, obliczyć, wszystko to im się udawało. Ale z tą chwilą, kiedy weszły w grę imponderabilia, kiedy weszło obliczenie sił moralnych, kiedy weszły w grę te siły, których się nie dało ani skalkulować, ani zważyć, ani obliczyć, tam się kończył sztab generalny i główna kwatera niemiecka. Przez tę zaporę nie mogli już przejść. Doznawali klęski przez to, że nie uzyskiwali zwycięstwa. Bo nie uzyskanie jednego, drugiego, trzeciego, czwartego zwycięstwa, na które szły olbrzymie wysiłki, w końcowym rezultacie musiało dać ostateczną klęskę. Wojna trwa. Wojna trwa i jest to dopiero jej początek. Jedno jednak wiemy już na samym początku, że musimy zdobyć się na ten opór i na wytrwałość, na hart ducha, na nieustępliwość. Musimy bardzo chcieć, ażeby się nie dać. Jeśli będziemy bardzo chcieli, jeśli wszystko poświęcimy, ażeby się nie dać, to damy to,
co jest zawsze wieczną pieśnią każdej żołnierskiej duszy i każdego żołnierskiego narodu. Zwycięstwo. A teraz przejdę do spraw naszych lokalnych warszawskich. Mieliśmy szereg nalotów, większych, mniejszych, średnich. Będziemy na pewno mieli jeszcze niejednokrotnie te naloty. Bomby walą miasto, niszczą domy, rozwalają dobytek. Ale mówiliśmy już o tym, że nie należy się tych bomb obawiać. Że nie należy się przerażać warkotem silników nieprzyjacielskich i łoskotem pękających bomb. Nie należy się obawiać i nie należy szukać przed nimi schronienia. Bo lotnik lecąc na tej wysokości, na której on leci, a musi się trzymać tej wysokości, bo go na niej trzyma nasza artyleria przeciwlotnicza. Bo jak zniży lot ponad 4-3 tysiące metrów, to 95 na 100 ma, że z łoskotem zleci na dół w pióropuszu ognia i dymu jak wczoraj. Więc musi się trzymać tej wysokości. A z tej wysokości rzucane bomby są przypadkowymi trafieniami. Lotnik tej wysokości widzi tylko Wisłę, widzi kreski mostów, widzi wielkie bloki, widzi place i w kierunku mniej więcej tym rzuca bombę. Żeby on dojrzał grupkę ludzi na placu, żeby on dojrzał jakiś drobniejszy cel, to jest rzeczą zupełnie wykluczoną. A więc nie ma najmniejszego sensu konstatować i stwierdzać naukowo i wojennie, że ta okolica i ten dom, ta ulica, a nie inna, jest właśnie bezpieczna. Na Szucha, czy na Mokotowskiej, na Nalewkach, czy na Pierackiego, na Siennej, czy na Wrońskiego, wszystko jedno, na której ulicy jest jednakowo bezpiecznie i jednakowo niebezpiecznie. A więc niech ustanie ta wędrówka przenoszenia się z miejsca na miejsce, bo to do niczego nie doprowadzi, dezorganizuje życie rodzinne, a przede wszystkim stwarza tę atmosferę lęku, której się trzeba pozbyć. Jednak trzeba przyznać, że pewne okolice są bardziej narażone, a więc okolice mostów. Oczywiście. Najbliższa okolica mostów według wszelkiego prawdopodobieństwa zawsze musi otrzymać większą ilość bomb niż inne okolice. Ale całe Śródmieście, wszystko to, co jest oddalone od mostów, jest jednakowo zupełnie narażone na taką czy inną bombę. A więc radziłbym obywatelom Warszawy, żeby się nie przenosili z miejsca na miejsce, bo to na rozum wiąwszy nic nie pomaga. Wszędzie jest, jak powiadam, bezpiecznie i wszędzie jest niebezpiecznie. No a zresztą jako żołnierz, który nie jeden, nie dwa i nie 20 miesięcy był na froncie, ale miesięcy tych był 36, nie mogę się z tym pogodzić, bo wierzę w przeznaczenie. Jak nie ma upnąć, to upnie, czy się tu, czy gdzie indziej przeniosę. To już jest taka filozofia żołnierza. Druga sprawa, drobna. Bądź wszystkie są to drobne sprawy, te nasze osobiste, naszego bezpieczeństwa. Wobec tego wielkiego dramatu historycznego, jakim jest wojna, jakim jest zmaganie się dwóch narodów, dwóch państw, dwóch kultur, dwóch psychik, to są sprawy drobne. Otóż wracając do tych spraw drobnych, chciałbym poruszyć jeszcze dzisiaj sprawę schronienia się do piwnic. Tysiące mieszkańców, kobiet zwłaszcza i dzieci, nie opuszcza piwnic. To nie ma najmniejszego sensu. W piwnicach tych zostają kobiety, zostają dzieci w warunkach najgorszych, jakie sobie można wyobrazić. Jedyny dostęp powietrza i światła do tych piwnic jeszcze zasypuje się piaskiem, zakłada się workami. I tam się śpi, je
gotuje często, załatwia wszystkie potrzeby w najgorszych warunkach antysanitarnych, grożących epidemią, Bóg wie nieczym. I na pewno, jeśli pod wpływem tego nieuzasadnionego zupełnie lęku dalej ludziska będą się tłoczyli w tych piwnicach, to nie bomby wygubią warszawian, ale choroby, epidemie i cały szereg innych dolegliwości wywołanych przez tego rodzaju cybrycia. A więc nie chować się do tych piwnic. Chyba że jest naród zupełnie wyraźny, że właśnie te bomby biją, no to w ten czas zejść do piwnic, zejść głębiej, ale żeby tam siedzieć, żeby tam mieszkać, żeby tam pędzić życie człowieka jaskiniowego, wypędzonego z jego domu, to nie. To nie ma żadnego uzasadnienia. A gdy nie będziemy się z miejsca na miejsce przenosili, nie będziemy w tych piwnicach wiele godzin trawili, narażali się na te wszystkie dolegliwości, choroby i histeryczne stany, to o wiele łatwiej, o wiele pewniej, a nawet na pewno wydobędziemy z siebie to, co jest zupełnie konieczne, co jest niezbędne, a więc hart, ducha i odwagę. Przecież wszystko to, co było do tej pory, to jest wojna na obszarze Warszawy, wojna przynosząca straty, wojna przynosząca cierpienia, ale przecież to tak na dobry wojskowy język to jest tylko epizod, to jest przygrywka. Możemy się przecież stać obozem warownym, całkiem zamkniętym, możemy wiele tygodni spędzać, możemy wytrzymywać szturmy, możemy wytrzymywać naloty o wiele silniejsze, ognie o wiele większe. Nie chcę straszyć, ale tak może być. A jeśli tak może być, bo na wojnie jak na wojnie wszystko jest możliwe i nie należy, prawda, przed taką ewentualnością uciekać myślowo, to właśnie w takich warunkach, które mogą nastąpić, należy się zdobyć na tę kartę ducha, na odwagę, na wytrwałość, na zacięcie zębów i na powiedzenie sobie, żeby tam nie wiem co, żeby zajmował choćby jak najwięcej obszarów, żeby jeszcze tydzień, jeszcze dwa, jeszcze trzy musiał tu trzymać swoje zmotoryzowane dywizje, żeby tu się krwawił, żeby tu się wytężał, to my na ten jego wysiłek odpowiemy jeszcze większym wysiłkiem, jeszcze większym uporem, jeszcze większym zacięciem, a żeby się nie dać, bo my się nie możemy dać, my się musimy nie dać. Jak wiemy z dzisiejszego komunikatu wojennego Dowództwa Obrony Warszawy, odczytanego już przed mikrofonem Polskiego Radia, na przedpolu Warszawy robi się nieco wolniej. Jakoś więcej powietrza. No, jak i powietrza więcej, to może i produktów będzie więcej. Nie jest to wiele na razie jeszcze, no ale są pewne znaki na niebie i na ziemi, że może tych produktów będzie niedługo nieco więcej. Oczywiście proszę moich słów nie brać za żadne zobowiązanie. Jeśli to nie nastąpi, to nie mieć do mnie pretensji. Bo przecież wielokrotnie mówiłem o tym, że na wojnie jak na wojnie. Raz jest źle, raz jest dobrze. Ciągła odmiana. I z tymi odmianami należy się nieustannie liczyć. Dziś jest na lepsze, jutro może być na gorsze.
To też, dlatego też nie należy się nigdy za bardzo z góry cieszyć, jak również nigdy nie należy z góry rozpaczać, czy z góry się smucić. Trzeba w tych chwilach, gdzie właśnie te zmienne sytuacje powodują tak częste skurcze serca, zachować spokój. Ten spokój, który powinien płynąć z pewności, że jakkolwiek się ułożą losy wojenne, koniec jest wiadomy. Dlaczego? Dlatego, że zło musi być wyplenione. W tym wypieraniu nieprzyjaciela sprzed pola Warszawy, jakie się dokonywało w ciągu nocy i dnia dzisiejszego, mamy do zanotowania kilka epizodów, które są godne tego, ażeby je zapamiętać. Patrole nasze podsuwały się dość zuchwale naprzód. Tak więc jeden z patroli podszedł aż pod stanowisko artylerii niemieckiej. Obrzucił ją granatami. Inny z patroli to samo zrobił w stosunku do stanowisk CKM-ów, ciężkich karabinów maszynowych. Stwierdzenie tego faktu jest bardzo ważne, gdyż ta czynna, ofensywna postawa pociąga zawsze za sobą onieśmielenie przeciwnika. Dobre zaś wojsko zawsze się stara mieć opanowane przed sobą przedpole, a po to, by nie było zbytnich niespodzianek, by zawsze wiedzieć, co się u nieprzyjaciela dzieje, by zawsze siedzieć pod jego drutami, pod jego pozycjami, żeby nie dopuścić nigdy do odwrotnego stanu. Dobre wojsko zawsze musi mieć czyste przed sobą przedpole. W czasie tych wypadów, tych warg patrolowych, zdarzyły się incydenty również godne do zanotowania. Epizody z księgi wojennej żołnierza polskiego. Tak na przykład ciężko ranny strzelec został między linią niemiecką, korzystając z nocy, najwyższym wysiłkiem przyciągał się do własnych linii i został uratowany i przywieziony do szpitala. Inny zaś wpadł do niewoli. No i Niemcy go wzięli, ale postąpili, trzeba przyznać, dość naiwnie, licząc na słabość moralną tego żołnierza. Mianowicie polecili mu wrócić, przebrać się w cywilne ubranie i rozdawać odezwy, które mu przygotowane dali, ażeby je wziął sobą, jako chleb rozdawał. No oczywiście żołnierz wrócił, zameldował się u swego dowódcy i posłusznie oddał mu te wszystkie odezwy. Widać z tego, jak oni są słabo poinformowani o rzeczywistym stanie moralnym naszego wojska, naszych żołnierzy. To były przeżycia na froncie Warszawy. Warszawa sama miała dzisiaj znowuż dojść. Gorący i głośny dzień. Naloty, które po obiedzie się odbyły w godzinach popołudniowych. W godzinach popołudniowych były dość silne. Brało w nich udział ponad 50 samolotów. No i niestety były to przeważnie bomby zapalające. Jeszcze raz tutaj musimy zwrócić uwagę na konieczność szybkiego reagowania na te bomby, bo im prędzej, tym lepiej. Mówiłem już raz, że to są niewielkie bomby do wielkości rulonu papierowego i mniej więcej takiej objętości, które wytwarzają niesłychanie wysoką temperaturę. Zbliżyć się do nich można zupełnie bezpiecznie, one nie wybuchają. Zasypać je piaskiem. Niezmiernie ważna rzecz, ażeby nie tracić głowy w tych wypadkach, gdyż bomba zapalająca zalana wodą lub też zostawiona, kiedy ci, którzy powinni ją gasić, w popłochu od niej uciekają, na skutek swojej wysokiej temperatury rozszerza pożar bardzo szybko, a już pożar
Rozszerzający się nie daje się przecież ugasić. To też jeszcze raz apeluję do wszystkich. Gdziekolwiek spadnie bomba zapalająca, bez żadnej obawy, wrzucać się na nią z piaskiem i zostaje natychmiast unieszkodliwiona. To wszystkie pożary, które mamy dzisiaj w Warszawie, to przecież one mogły być zupełnie zlikwidowane. Chyba że gdzieś spadł na jakiś, prawda, skład desek, czy jakieś inną, prawda, na jakieś inne przedmioty zabudowania, gdzie może nie zawsze było można jej szybko znaleźć, ale przecież i bomba taka zdradza się przez to, że zaczyna się wokół niej palić, najpierw oczywiście nie silnie, tylko słabo początkowo, jest, powstaje dym i można zlokalizować. Chyba że, prawda, gdzieś na odludziu, że zanim się ktoś spostrzeże, to już jest bardzo duży płomień, ale tam, gdzie są ludzie, gdzie jest domy mieszkalne, to po prostu nie powinno już być dzisiaj tych pożarów od bomb zapalających, dlatego że ludność już powinna, prawda, wiedzieć, co to znaczy i powinna zdobywać się na szybką pomoc. Przecież to sami siebie ratujemy w ten sposób, jak powiadam jeszcze raz, nic nie ryzykując. No a jakbyśmy ryzykowali, to tym bardziej trzeba było wygasić. No więc te bomby, jak mówiłem, dzisiaj przeważnie składały się z bomb zapalających. No, na to już nie ma żadnego wytłumaczenia. Bo przecież rzucano je nie na mosty, nie na obiekty wojskowe, nie na hangary, a po prostu rzucano je na zupełne, prawidłowe śródmieście. Sam byłem świadkiem takiego nalotu, takiej bomby niezapalającej, jak kruszącej, która gruchnęła na ulicę Świętokrzyską. Tu nie ma żadnego wytłumaczenia. Również w nocy strzelano granatami, pociskami artyleryjskimi i znowuż pociskami zapalającymi. Spalono część budynku wojskowego, Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, no i nie uszkodzono żadnych wojskowych, prawda, tam instytucji, ale spalono doszczętnie Instytut Józefa Piłsudskiego, poświęconego badaniu najnowszej historii Polski. Całe szczęście, że archiwum było przeniesione i że spalił się tylko lokal. Ponadto w ciągu dzisiejszych nalotów stwierdzono niewątpliwie, iż lotnicy przy pikowaniu, przy opuszczaniu się w dół, strzelali z CKM-ów do ludności. Cóż, na to wszystko można tylko zacisnąć pięści i jeszcze bardziej stać się zaciętym. Jedyna na to odpowiedź. Odbyła się dzisiaj w rannych godzinach przysięga tych ochotników, którzy wczoraj na apel prezydenta Starzyńskiego zaciągnęli się do wojska, zostali umundurowani, uzbrojeni i złożyli przysięgę. Od dnia dzisiejszego stali się żołnierzami. Jak już mówił prezydent miasta Warszawy, doborowe grono tych ochotników się zebrało. Rzeczywiście miało się tę pewność, to przekonanie, że to są chłopcy, którzy nie cofną się. Ale przy tej przysiędze byłem świadkiem incydentu, który muszę mówić, na który muszę zwrócić uwagę, bo właśnie on udowadnia to, czego się nieustannie domagam w imieniu władz wojskowych, od ludności. Otóż w czasie przygotowań do przysięgi jeden samolot, pierwszy, który się dzisiaj rano ukazał, przechodził gdzieś sobie tak obok. No i zatrajkotał karabin maszynowy. Czy do niego, czy on. I grupki ludności, która na tym dziedzińcu była zebrana wokół żołnierzy, wokół swoich bliskich zapewne, na głos motoru i na pogłos karabinowej palby z CKM-u zaniepokoiła się najpierw, a później pod dom
popłochu zaczęła uciekać. Czworobok do przysięgi zebranej oczywiście ani drgnął, ale ci ochotnicy, którzy byli w mundurach już, ale stali w grupkach, bo jeszcze nie otrzymali karabinów i nie mogli stanąć wobec tego do przysięgi, zaniepokoili się wyraźnie, a po niektóry nawet również wziął udział w tym cofnięciu się pod mury. Otóż to jest dowód, jak zaraźliwie ludność cywilna w tym wypadku wpływa na wojsko. Tam, gdzie jest wojskiem pomieszana. I bardzo prosimy, żeby tego nie robić. Jak jest wojsko w pobliżu, to trzeba się niezmiernie opanować. Nie można zachowaniem się swoim zdradzać tego lęku, bo to źle działa na wojsko. Proszę Państwa, przejdę teraz na zakończenie tej mojej pogwarki codziennej, wieczornej, do spraw drobnych. Mianowicie w jednej z pierwszych tych moich pogwarek zwróciłem się do fotografów z apelem, żeby fotografowali. Zgłosiło się ich spora ilość po przepustki, po zezwolenia. Wydano już takich kilkadziesiąt zezwoleń i na tym już ta akcja się zakończy. Tych kilkudziesięciu fotografów, którzy te zdjęcia dokonają i wykonywują już, to całkowicie wystarczy. Większa ilość, prawda, już by nieco przeszkadzała w naszym normalnym życiu wojennym i wojskowym. Tym bardziej, że znalazł się tutaj na gruncie Warszawy Amerykanin, przedstawiciel wielkiej firmy filmowej, który przyjechał do Warszawy od po prostu przeddzień wojny, zaopatrzony w pisma naszych przedstawiciel w Stanach Zjednoczonych, ażeby sobie podejmować różne landschafty z Polski. No i wsiąkł wojna. Do tej pory siedział z ubocza, ale ponieważ czas biegnie, wojna się przedłuża, no więc postanowił historycznie ją na tym filmie utrwalić i już drugi dzień jeździ autem. Oj, nawet teraz w tej chwili jest między palącymi się domami w dzielnicy północnej i zdejmuje. Zdejmował wiele. Zdejmował cmentarze podarte pociskami, szpitale poruinowane na Pradze, domy robotnicze rozwalone, dzieci pomordowane. Niedługo świat na drugiej półkuli będzie mógł zobaczyć oczywiste dowody, niezaprzeczalne, jak my walczymy i jakimi metodami prowadzi walkę nasz wróg z kobietami i dziećmi. Przemawiał podpułkownik Wacław Lipiński. Chwila przerwy. Jak już wiemy z komunikatu dzisiejszego, na przedpolu Warszawy odbyły się silniejsze, drobniejsze utarczki. Natarcie nieprzyjacielskie szło głównie na kierunek Woli. Tam mamy do zanotowania kilka dość poważnych sukcesów, jeżeli chodzi o stosunek sił. Tak więc na natarcie niemieckie, przygotowywane na wozach transportowych, uderzył nasz patrol złożony z 12 ludzi. W wozach transportowych było ponad 70 żołnierzy piechoty niemieckiej. Wszyscy oni zostali przez nasz patrol rozbici ogniem, przy czym 8 samochodów transportowych zostało zdobytych, jeden czołg został spalony i zdobyta została jedna armatka przeciwpancerna. Przeciwnik poniósł bardzo duże straty w zabitych i rannych, jak również i w jeńcach. Przy tym już omówionym epizodzie i przy innych kilku,
które były również skierowane z tego rejonu, z grupy pułkownika Porwita. Jeńcy, jak i wszyscy zresztą inni z ostatnich dni i z całego szeregu innych akcji pochodzący, zostali zgrupowani w Cytadeli. Charakterystyczną jest rzeczą od pewnego czasu skonstatowanie zachowania się motoryzowanych jednostek, motoryzowanych czołgów czy samochodów pancernych niemieckich. Otóż oderwanie od swoich baz operacyjnych zupełnie wyraźnie daje się już skonstatować w unieruchomieniu tych czołgów i samochodów pancernych. Tak więc coraz częściej mamy do czynienia na przedporu Warszawy z czołgami i samochodami, które zostały okopane i zamienione po prostu na artylerię, gdyż czołgi i samochody pancerne są zbrojone w armacki. Pochodzi to stąd, że czołgom tym i samochodom pancernym brakło benzyny i musiały one zostać na miejscu, zamieniając się w artylerię. Oczywiście będą one prędzej czy później ściągnięte, rozbite i ściągnięte do Warszawy. Sama Warszawa miała spokój. Nie było nalotu. Nie jeden warszawianin się dziwił temu, ale przyczyna tego jest prosta. Po prostu niepogoda. Chmurne niebo, niski pułap chmur. Otóż tą pogodą w Polsce właściwie każdy narzeka na pogodę. Każdy narzeka na klimat. Nic o tym klimacie nigdy nie wiadomo. Mówi się, że ciągle, że 6 miesięcy jest zimno, a 6 miesięcy jest zima. Marszałek Piłsudski mówił, że mówiąc o pogodzie, mówił, że w Polsce jest tylko jedno pewne, że w lipcu i sierpniu nie będzie padał śnieg. Ale i to nie zawsze. Otóż tak jak normalnie zawsze wszyscy sobie życzymy pogody, tak od dnia 1 września Polacy tak jak nigdy życzyli sobie niepogody. Niepogody, która by, a zwłaszcza deszczów, która by mogła się poważnie odbić na operacjach. Weźmy choćby samoloty. Samoloty mogą tylko pracować skutecznie i z małymi dla siebie stratami, z możliwie małymi, przy wysokim pułapie lub przy bardzo czystym niebie. Natomiast gdy pułap jest niski, chmury są niskie i one muszą oczywiście pracować pod chmurami na niskiej wysokości. Mogą oczywiście pracować, mogą robić naloty, mogą by swoją bojową pracę odbywać, ale wówczas narażają się na bardzo ciężkie i dotkliwe straty. Otóż dzisiaj nie mieliśmy nalotu. Ot taki był jeden, może drugi rozpoznawczy, tylko samolot przyjechał, bo w tych warunkach, przy takim niebie jak dzisiaj, przy niepogodzie, przy niskim pułapie chmur, naraziłoby się lotnictwo na bardzo ciężkie straty. A jeśli wziąć pod uwagę, że przy normalnych warunkach tej pięknej pogody jesiennej jakoś mieli, przy czystym, bezchmurnym niebie, kiedy one mogły szybować na wysokości 4, 5 do 6 tysięcy metrów i stamtąd rzucać swoje pigułki, swoje bomby, jeżeli przy tych warunkach miały bardzo często straty bardzo dotkliwe, w ogólności sięgające do 20%, to cóż dopiero byłoby, gdyby musiały swoje naloty odbywać w warunkach dla siebie niekorzystnych, a więc przy niskich bardzo lotach. Otóż ta pogoda, tak jak się odbija na działaniu lotnictwa, tak również odbijała się i na działaniu czołgów. Czołgi, zwłaszcza ciężkie, niemieckie czołgi, muszą mieć grunt suchy. Jak wiemy, do tej pory czołgi pracowały dla siebie po prostu w znakomitych warunkach. Od pierwszego dnia działań wojennych nie spadła po prostu ani kropla, nie spadła ani kropla deszczu. No teraz się zmienia. Kończy się ta już pogoda. Zaczną się deszcze jesienne i wówczas czołgi niemieckie będą miały bardzo utrudnioną pracę. Będą się mogły posuwać tylko po drogach, a schodząc z dróg, schodząc na teren roli, wejdą w ciężką rolę, w błoto często i tam stracą 3/4 swojej siły przebojowej.
Po tym kilku uwagach związanych z sytuacją na naszym lokalnym warszawskim froncie, chciałbym przejść do sytuacji ogólnej, powiedzieć kilka słów o niej. Otóż wszystkim się rzuca w oczy, wszyscy to konstatujemy, mianowicie, że front jest w nieustannym ruchu. Nie ma tej sytuacji, jaka była w czasie wojny światowej, że przyjęta taktyka linearna, taktyka ciągłych linii wojsk, dywizji, korpusów, armii posuwających się wzajemnej sobą łączności, związanej ze sobą, to w obecnej wojnie zupełnie ustało. Wojna jest typowo ruchowa. Wojna typu takiego, jak była wojna francusko-pruska w 1870 roku, czy jak nasza w 1830. Dziś miejscowość jest w ręku nieprzyjaciela, jutro jest odbita i nawzajem nieustanny kontredans. Otóż charakterystyczną cechą obecnego układu sił nieprzyjacielskich jest to, iż nieprzyjaciel stara się dwuskrzydłowym manewrem otoczyć armię polską. Wysyła dalekie zagony. Tam, gdzie uderzenie jest główne, oczywiście wojska nasze ustępują, ale w ciężkich walkach. Nieprzyjaciel się przedziera, tu i owdzie. Wysyła dalekie zagony swoich czołgów. Tak doszli w ostatnich dniach aż do Lwowa. I Lwów, podobnie jak Warszawa, przyjął tę samą postawę. Broni się. Jak najbardziej słuszna i najbardziej celowa taktyka. I będzie się bronił. O tym, że Lwów się broni, wiemy z komunikatu naczelnego wodza. Nie publikujemy go. Nie podajemy go do wiadomości. Dlatego, że nie dostajemy tekstu ściśle autoryzowanego. Wiemy o tym tylko za pośrednictwem stacji baranowickiej, stacji naszej, która go podała. Otóż w tych warunkach nie możemy absolutnie podawać tekstu, który nie jest autoryzowany. Każde słowo komunikatu naczelnego wodza ma swoją wagę i cenę. Nie można w żadnym wypadku podawać coś, co nie jest całkowicie autoryzowane. Oczywiście powstaje pytanie, dlaczego my nie mamy tego komunikatu naczelnego wodza. Przyczyna tego jest bardzo prosta. W tych warunkach, kiedy jest wojna ruchoma, kiedy w nieustannym ruchu znajdują się oddziały, kiedy poszczególne dywizje przesuwają się, często bardzo długie marsze i o duże przestrzenie, cała łączność naczelnego dowództwa jest przede wszystkim poświęcona zagadnieniom i sprawom operacyjnym. Utrzymania łączności dla celów operacyjnych, dla celów dowodzenia. W takich warunkach przesyłanie komunikatów, choćby nawet bardzo ważnych i mających wpływ przecież na nastrój kraju, jest rzeczą drugorzędną. Musimy mieć pod tym względem całkowite zaufanie, że sytuacja, jaka się rozgrywa w naszych oczach, jest dyktowana warunkami wojennymi wytworzonymi w ostatnich dniach. I zupełnie nie ma powodu niepokoić się tym, że komunikatów naczelnego wodza nie ma. I mimo tego, że moglibyśmy nawet wziąć Baranowicz i szybko odpisać jego tekst, nie czynimy tego rozmyślnie, jakkolwiek wiadomości w ostatnim komunikacie i przedostatnim są pomyślne, czasami aż bardzo pomyślne. Ale jest to zupełnie celowa i konsekwentna polityka. Nie będziemy podawali żadnej wiadomości, która nie jest całkowicie autorytatywna, która nie jest całkowicie pewna. Choćby to nawet była wiadomość dobra, wiadomość radosna. Otóż z tego właśnie komunikatu słyszanego z Baranowicz dowiedzieliśmy się, że rozpoczęły się walki o Lwów. Otóż i tam zagon daleki, wysunięty naprzód, podszedł aż pod same miasto. Lwów, jak już mówiłem, przyjął tę samą taktykę, mianowicie postanowił się bronić, jedynie słuszną i celową. Otóż wiemy już z doświadczenia Warszawy, że czołgi wysunięte naprzód, oderwane od swoich baz operacyjnych,
działające po dalekich liniach komunikacyjnych nie, i przy warunkach upolitykowania miasta nie mogą tego miasta zdobyć. Chyba że po niesłychanie ciężkich ofiarach i po bardzo silnym, przy bardzo silnym użyciu tych właśnie wojsk zmotoryzowanych, a przede wszystkim czołgów. Otóż w tej sytuacji, jak ona się obecnie przedstawia, jest ona po prostu rzutu mapy i z oceny warunków, jakie się odbywają przed nami, jest ona wcale niepomyślna dla wojska niemieckiego. Proszę wziąć pod uwagę, że nieprzyjaciel odsunął się o setki kilometrów od swoich baz, wydłużył niepomiernie swoje linie komunikacyjne, które niesłychanie łatwo mogą być przecięte w wielu miejscach. Otóż przy tego rodzaju układzie frontu, przy takim wydłużeniu linii komunikacyjnych, to, że zajdą zagony czołgowe pod Lwów, czy zajdą, prawda, gdzieś dalej na wschód, że rzucą się w tym czy innym kierunku, bynajmniej nie dowodzi to, że sytuacja jest niepomyślna, że sytuacja jest ciężka, że sytuacja wymaga jakichś gwałtownych posunięć czy gwałtownych reakcji. Wojna jest ruchoma, front jest zmienny, sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Raz jest taka, raz jest inna, ale jest ona celowa od pierwszej chwili, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I w tej sytuacji, w jaką my dzisiaj mamy, tylko wytrzymanie tego chwilowego naporu stwarza dla nas coraz lepsze horoskopy i coraz lepszą pozycję. Że nie udało się armią niemieckim zniszczyć naszych dywizji, a więc nie udało się przeprowadzić ten plan operacyjny, o którym mówiłem przedwczoraj czy dwa dni temu, dowodzi tego niezmiernie mała ilość jeńców, jaką Niemcy biorą w tych właśnie walkach i w tych manewrach okrążających armią polską. Proszę sobie przypomnieć, co się działo w czasie wojny światowej, kiedy taka czy inna operacja połączona z manewrem oskrzydlającym na jedno czy na dwa skrzydła dochodziła do swojego końca. Rezultatem bywały dziesiątki tysięcy, czasami setki tysięcy jeńców. Całe korpusy, całe dywizje, całe armie często były brane do niewoli. To był właśnie rezultat operacyjny. A tutaj nie mamy tego rezultatu operacyjnego. Nasze dywizje nadwątlone, ale cofają się w pełnym swoim składzie, niezłamane i nierozproszone. Najlepszy tego dowodem jest właśnie mała ilość jeńców, co podnoszą zwłaszcza wszyscy korespondenci, a przede wszystkim wojskowi obcy. Cała prasa wojskowa, obca, zagraniczna jest pełna właśnie uwag pod tym względem. Dlaczego Niemcy nie mają jeńców? A jeżeli mają, to tak znikomą ilość. Dlatego właśnie, że nie mogą doprowadzić do tego głównego celu, jakim przyświeca, mianowicie do rozbicia i zniszczenia armii polskich, naszej dywizji. W obecnej chwili sytuacja się znowu zmienia. Wiemy o tym, jakkolwiek nie możemy podać, jak już mówiłem, z jakich przyczyn komunikatu oficjalnego. Nas na zachodzie od Warszawy sytuacja jest pomyślna. Tam biją się nasze dywizje. I w związku z tym widzimy zupełnie wyraźne odprężenie na zachodnim froncie Warszawy. Natomiast od wschodu zbliżają się nowe jednostki niemieckie. Znowu wydłużają swoje linie komunikacyjne, zuchwale prą naprzód drobnymi zagonami tu i owdzie, ale jaki będzie ten koniec tej operacji, to jeszcze zobaczymy. Proszę Państwa, tak by wyglądało przedstawienie ogólnej sytuacji, która, jak powiadam, układa się na zachodzie pomyślnie, jeżeli nawet nie bardzo pomyślnie, a na wschodzie układa się w tej chwili od mniej więcej tak, jak była przed tygodniem na zachodzie od Warszawy. O tyle nie tak, że jesteśmy o wiele bardziej przygotowani.
że nie ma mowy o zaskoczeniu, że siły nasze są o wiele większe, że wiemy już, jak walczyć w mieście, że zdajemy sobie sprawę, iż czołgi na przedpolu Warszawy są zupełnie dostatecznym instrumentem wojennym. I dlatego zupełnie spokojnie należy oczekiwać rozwoju wypadków i należy zupełnie spokojnie przyjmować wiadomości, że tu i obdzie pokazali się Niemcy. No to pokazali się Niemcy. Pokazał się jeden, drugi, trzeci czołg i od razu pada z tego wiadomość, że taka czy inna miejscowość zajęta. Wcale nie zajęta. Od po prostu te czołgi jak przyszły, tak i pójdą. Tak pójdą, jak i w ogóle pójdą wszystkie czołgi, te, które się zaplątały i zapuściły na ziemię polską. Na zakończenie chciałbym jeszcze kilka słów wyjaśnień dać. Dlaczego sięgamy do ochotników z Warszawy? Dlaczego uzupełniamy nimi nasze dywizje? Sytuacja jest pod tym względem bardzo podobna do sytuacji, jaką przeżywała Armia Polska w roku 1920. Wiemy, iż w dniu 4 lipca 1920 roku rozpoczęła się nad rzeką Autą, na dalekich kresach naszych, pod Dyneburgiem, ofensywa rosyjska. Manewr rosyjski polegał wówczas na tym, iż uderzyli oni na prawe nasze skrzydło, przy czym na prawym swoim skrzydle na nasze lewe, przy czym na prawym skrzydle umieścili silną grupę kawalerii, która nieustannie obchodziła nasze lewe skrzydło, zmuszając tym samym do załamywania i do cofania się naszego frontu. Na skutek tego manewru oskrzydlającego musiała się cofać lewe skrzydło, a później centrum i reszta naszych dywizji, co doprowadziło po kilku tygodniach do dojścia wojsk rosyjskich aż po bramy Warszawy, a nawet wysunięcie się dalej ku Płockowi, Włocławkowi i Toruniowi. Otóż po kilku tygodniach tego odwrotu, jaki wówczas Armia Polska dokonywała, musiało się to odbić oczywiście na zmęczeniu żołnierza i na pewnym nadwyrężeniu jego sił moralnych. Żołnierz, choćby najlepszy, cofając się, zawsze traci na swojej sile odpornej i na swojej sile moralnej. Przychodzi poza tym i zmęczenie czysto fizyczne. Jeśli ten odwrót polega na tym, ażeby się nie dać związać z walką z nieprzyjacielem, jeśli to jest odwrót pomyślany pod względem operacyjnym, strategicznym, jeśli właśnie ma on na celu uchronienie żywych sił wojskowych od zniszczenia i cofanie się na taką linię, która by dawała możliwość rozpoczęcia manewru, to odwrót taki bywa wytężający, bywa szybki. Marsze są długie, ciężkie, przy tym nieustannym, prawda, przesłonieniu tylnymi strażami wojskowających się. Wojsko się męczy w ten czas. Męczy się fizycznie i męczy się moralnie przez to samo, że się cofa. Od roku 1920, po dojściu pod mury Warszawy, dywizjom polskim dano wówczas ochotników. Dano ten zaszczyt młodej krwi, świeżej, niezmęczonej, pełnej entuzjazmu. Wiemy, jaki miało to rezultat. Wiemy, iż na skutek tego można było poderwać dywizje polskie do manewru polskiego, do kontrofensywy, która się zakończyła wspaniałym, druzgocącym polskim zwycięstwem. Otóż i dzisiaj niewątpliwie oddziały nasze są zmęczone. Zmęczone są szybkim odwrotem, zwłaszcza przed działającymi w takim tempie oddziałami jak broń motoryzowana niemiecka, nieprzyjacielska. I dlatego też sięgnęliśmy na razie po niedużą ilość ochotników, ale sięgniemy na pewno po większą, ażeby zmęczonemu żołnierzowi podać świeżą dłoń i żeby w jego szeregi wnieść entuzjazm niezmęczonego psychicznie i niezmęczonego fizycznie młodego ochotnika polskiego. Na zakończenie dzisiejszej pogadanki chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o dywersji. Mówiłem o tym, jaką się to stało psychozą po prostu powszechną. I trzeba przyznać, iż po wielokrotnym zwracaniu uwagi na szkodliwość tej psychozy ustała bardzo ta podejrzliwość wzajemna, ta nieufność, to osłabienie wewnętrzne sił przez to, iż ciągle się czuło za sobą czającego jakiegoś nieznanego wroga.
ale jeszcze są objawy. Choć chociażby, prawda, ta ekipa amerykańska fotografująca Warszawę, okopy, poszczególne punkty, bombardowane domy, rozwalone szpitale, pożary. Jest taka podejrzliwość pod tym względem, że oficer, który z tą ekipą jeździ, musi się nieustannie legitymować. I to nie zawsze wystarcza legitymacja, zupełnie formalnie i z pieczątkami zaopatrzona i podpisami. Sprawdza się ją jeszcze, przetrzymuje, przeszkadza się w tej pracy. Ot ja sam wczoraj, kiedy pojechałem, ażeby sfotografować Instytut Piłsudskiego, płonący i rozwalony, musiałem się legitymować szanownym panom strażakom i policji, dlatego że mundur podpułkownika nie uchronił mnie od podejrzeń, czy nie jestem czasami dywersantem. No to... Bo już mówiliśmy o tym wiele razy, że sami dywersanci nie zrobią tyle szkód, ile zrobi właśnie ta psychoza dywersyjna, która widzi i w oficerze, prawda, i w policjancie, i w najbardziej, prawda, zacnym i spokojnym obywatelu jakiegoś dywersanta. Ale trzeba stwierdzić, że mimo tych wypadków, tych epizodów, o które zacytowałem, pod tym względem nastąpiło już duże uspokojenie. Wystarczyło, prawda, tych ostatnich kilku dni, ażeby zwrócenie uwagi na szkodliwość tej psychozy, ażeby ona w znacznym stopniu ustała. Oczywiście wróci z tym spokój, wrócą również, prawda, i siły, które są niezmiernie nam w tej chwili potrzebne. Na tym zakończyłbym dzisiejszą pogwarkę z radiosłuchaczami i życząc chmurnego dnia na następne jutro, a może i na następne dni, niskiego pułapu chmur, powiadam warszawiakom dobranoc. Przemawiać będzie pułkownik Wacław Lipiński. Proszę Państwa, dziś mamy pewnego rodzaju nieregularności w naszej normalnej pracy. To też przemówienie moje zostanie na płyty nagrane i jutro jeszcze raz rano podane na normalnej stacji, na normalnej fali wszystkim radiosłuchaczom. A więc zaczynam od zwykłego, codziennego omówienia komunikatu, jaki został dzisiaj wydany przez Dowództwo Obrony Warszawy. Wiemy więc z niego, iż oddziały nasze prowadziły drobne walki na przedpolu pozycji. Na przedpolu. Nie każdy z radiosłuchaczy, kto nie był w wojsku, kto nie był na wojnie, nie bardzo się pewnie orientuje, co to jest przedpole. Brzmi to ładnie, ale i bardzo ładnie wygląda. Otóż przedpole jest to bezpośredni teren przed pozycjami. A więc ten teren, który leży między pozycjami, ten bezpański, między własnymi, a nieprzyjacielskimi. Otóż na takim przedpolu bywa ruch, albo nie bywa ruchu. Jeżeli to są wojska słabe, wojska niezbyt dobre, no to one siedzą cichutko u siebie w swoich pozycjach, nie wychylają nosa z tych pozycji i nie wyruszają na przedpol. Gdy wojsko jest dobre, stara się opanować przedpol, a więc jak najwięcej się na nim poruszać, niepokoić przeciwnika, siedzieć pod jego pozycjami, ażeby uniknąć jakichkolwiek niespodzianek. Otóż tu na naszym froncie trzeba skonstatować, że są dobre wojska i to z obydwu stron. To też obydwie strony włóczą się na przedpolu, wypadają na siebie patrolami, ostrzeliwują się, jednym słowem ruch panuje. Stąd akcja strzelanina, w nocy rakiety. Bo wojska stojące na pozycji, trzymające taką czy inną linię, w nocy oczywiście oświetlają rakietami swoje przedpole, zwłaszcza jeśli jest noc ciemna,
to starają się przez oświetlenie rakietami dojrzeć, czy nie ma jakiego ruchu nieprzyjacielskiego na przedpolu, czy nie zbliża się przypadkiem natarcie. Otóż wojsko zdenerwowane, wojsko niezbyt dobre, nieustannie oświetla swoje przedpole rakietami. Ciągle mu się wydaje, że ktoś się zbliża, że ktoś, prawda, nadchodzi, więc się denerwuje się. Taki typowy przykład dobrego i złego wojska mogę podać z własnych wspomnień z dawnych lat, z czasów jeszcze legionowej wojny. A więc w czasie letniej ofensywy czy zimowej, kiedy wówczas to walczyło się liniami ciągłymi, kiedy front ciągnął się setkami kilometrów, kiedy oddziały stały ramię przy ramieniu przy sobie i luka na 100 metrów czy na 150 już wywoływała gwałt, że jest luka, że mogą obejść. Otóż w czasie takiego ukształtowania frontu, kiedy się weszło na górę, na okop, na górę okopu, stanęło na tak zwanym przedpiersiu i spojrzało się przed siebie i wokół, w prawo i w lewo, miał się charakterystyczny widok. Tam, gdzie stały oddziały legionowe Piłsudskiego, wzdłuż tej linii, czy to będzie kilometr, półtora czy dwa, panowała głęboka noc, a dopiero na prawo od tego odcinka i na lewo prąd żył. Rakiety strzelały, karabiny maszynowe trejkotały, w ogóle wojna na całego. Czego to dowodziło? Dowodziło to tego, że oddziały na prawo i na lewo, austriackie wojska właśnie się denerwowały. Nieustannie, prawda, wystrzeliwały te rakiety, ciągle im się zdawało, że nieprzyjaciel przychodzi i ciągle strzelały. Natomiast dobry żołnierz, żołnierz legionowy, strzelał w ten czas tylko, kiedy miał przed sobą niewątpliwie nieprzyjaciela. Nie denerwował się byle podmuchem listka, byle szeptem traw, byle odgłosami nocy, powietrza, ruchu. Czekał spokojnie, dopiero kiedy widział niewątpliwy przed sobą ruch, dawał rakietę, a w ten czas, kiedy dawał rakietę, na pewno już musiał strzelać. Otóż na przedpolu Warszawy na ogół jest ciemno i czarno. Od czasu do czasu tylko rakieta jakaś wystrzeli i migotliwym zielonkawym światłem oświetli przedpole. Ale w dzień zwłaszcza jest ruch bojowy, a więc patrole wychodzą naprzeciwko siebie, zbijają się, walczą, napadają wzajem. Otóż dzisiaj na takim przedpolu w grupie pułkownika Porwita zestrzelono samochód ciężarowy, na której dopadnięto ten samochód ciężarowy dość daleko od naszych pozycji. Wzięto czterech jeńców i to pod ogniem ich wzięto, pod ogniem nieprzyjacielskim. Sprowadzono ich do Warszawy. Nie udało się auta sprowadzić, gdyż po prostu nie można było ryzykować życia żołnierskiego pod ciężkim ogniem dla zdobyczy tylko czysto materialnej dla auta ciężarowego. Ale będzie ono ściągnięte jutro, tak jak dzisiaj zostały ściągnięte ta zdobycz, o której mówiłem wczoraj. Owych 8 samochodów, jedno działko i 4 motocykle. Wszystko to dzisiaj zostało z przedpola ściągnięte do Warszawy. Poza tymi 4 jeńcami, poza tą krótką akcją, w godzinach popołudniowych nastąpił z naszej strony mały, krótki wypad, który obrzucił granatami ciężki karabin maszynowy niemiecki, zdobył go i wybił obsługę nieprzyjacielską. Tak wygląda oświetlenie z bliższymi szczegółami tego punktu komunikatu, który mówi, iż na przedpolu Warszawy trwały niewielkie utarczki. W dzisiejszym komunikacie po raz pierwszy mówi się o odcinku wschodnim. Do tej pory Warszawa miała tylko do czynienia z nieprzyjacielem na zachodnim swoim froncie. Od dzisiaj mamy front wschodni. Zapowiadałem to już wczoraj. Zapowiadałem, że
napłyną na pewno pewne oddziały nieprzyjacielskie, które się przedarły i które będą się starały dotrzeć do Warszawy. Spróbować też, czy nie uda się jakim gwałtownym, ostrym atakiem, natarciem czołgów, czy to zrobić zamieszanie, czy to nawet się wedrzeć do miasta. Otóż Warszawa przeżywa dzisiaj taki dzień, jaki Praga przeżywa dzisiaj taki dzień, jaki Warszawa przeżywała przed tygodniem w sobotę. Fortyfikują się wszystkie ulice. Ludność, wojsko i ludność jest gotowa do odparcia, natarcia nieprzyjacielskiego. Oczywiście Praga będzie się broniła. Będzie się broniła tak samo jak Warszawa. I mowy o tym nie ma, żeby jakikolwiek czołg czy żołnierz niemiecki wdarł się w jej granicę. Pojechałem tam dzisiaj z prezydentem Starzyńskim i chciałbym kilka słów o wrażeniach swoich przed radiosłuchaczami się podzielić. Praga nie sprawia wrażenia pogodnego. Można powiedzieć, że w porównaniu do Warszawy dość mocno nawet ucierpiała. Dużo zgliszcz, dużo domów rozwalonych. No, wojna. Zapłacą nam za to. Odbudujemy tę Pragę piękniejszą, bogatszą za ich pieniądze. Otóż wyjechałem tam, jak powiadam, z panem prezydentem Starzyńskim. Przyjechaliśmy przez te fortyfikacje i zapuściliśmy się na szosę radzymińską. Dość nawet niebacznie, bo przejechaliśmy naszą pierwszą linię. Katy naszej pierwszej linii, która nas krzykiem dopiero zatrzymała, że dalej jechać nie można. Zeszliśmy gadu z oficerami na tym odcinku. No i trzeba przyznać, że nieprzyjaciel pracuje dobrze. To dobre wojsko. Może 5 minut żeśmy tylko rozmawiali i już nas obserwator ich spostrzegł i po tych 5 minutach od razu gwizd w powietrze i granat rypnął o jakieś 150-200 metrów od naszego auta. Także obrzuciło nawet nas ziemią i odłamkami. Oczywiście wróciliśmy. Zbyt wielki i widoczny cel na równej szosie i na czystym polu przedstawialiśmy, a zresztą nie mieliśmy najmniejszego zamiaru posuwać się dalej, bo przecież po jakieś 1,5 kilometra stał już nieprzyjaciel. Stamtąd pojechaliśmy do dowództwa kompanii na tamtejszym odcinku. To, cośmy widzieli, to naprawdę pogodne nastroje może wzbudzić w największym nawet pesymiście. W dowództwie kompanii zorganizowano obok punkt opatrunkowy. Zorganizowano go w ciągu 3 godzin. Siostry znalazły się w tej samej dzielnicy z Pragi, poubierane w białe fartuchy wzięte z jakiejś apteki, przygotowane wszystkie środki opatrunkowe, lekarz cywilny znalazł się i czeka już na miejscu na ewentualnych rannych. A najbardziej nas ucieszyły i wzruszyły dwie panienki z ulicy Chorzej, które dowiedziawszy się, że Praga może być atakowana, że tam na Pradze może być jakiś gorący dzień, z Chorzej ulicy na piechotę przez wiele kilometrów na szosę radzymińską na koniec Pragi poszły, ażeby tam pomagać żołnierzom. Wszystkie już posterunki służby sanitarnej były zajęte w tych godzinach, więc panienki z ulicy Chorzej pomagały żołnierzom przy karabinach maszynowych, nabijając naboje na wstęgi, na pas, na taśmy karabinów maszynowych. Zostaną tam, będą czekały, czy nie trzeba będzie pomocy przy punkcie opatrunkowym. Nastrój żołnierzy znakomity. Odgrażają się, że nie ustąpią choćby z tego powodu, że po prostu im jest tam za dobrze. Nie można przecież tak dobrego punktu i tak dobrych stanowisk, tak serdeczną ludnością, jaka tam wokół niej jest, opuszczać.
Oczywiście żartowali, bo wiemy, z jakiego powodu nie opuszczą. Mówiłem wczoraj o pogodzie. Życzyłem niskiego pułapu, niskich chmur. Mieliśmy pogodę znowuż cudowną, bardzo czyste niebo, ale nie mieliśmy lotników. Oczywiste, musieli być zajęci gdzie indziej. Wszystkie znaki na ziemi i niebie przemawiają za tym, że musieli być zajęci bardzo daleko od nas, całkiem nawet nie w tej części Europy. I przypuszczam, że coraz ich mniej tutaj będzie, bo tam będą mieli dużo roboty z każdym dniem. No, a jak na tę małą ilość, jaka tu zostanie, przyjdzie jeszcze niski pułap i chmurne dni, to naprawdę nie mamy się czego bać. Mówił pułkownik Wacław Lipiński. Takim skazano, bo takim czasem kazano. Toteż autorki listu i jej towarzyszy ją się dotknięte, najserdeczniej przepraszam, bo zamiaru żadnego nie miałem i oceniam jako nieszczęście tych wszystkich, którzy po Polsce dzisiaj bezładnie z miejsca na miejsce przechodzić muszą. A jeśli z Warszawy wzywamy obywateli, tych, którzy mogą, którzy mają swoje domostwa gdzie indziej, do wyjścia, jeśli doradzamy to wyjście, to w imię interesu ich samych i w imię interesu ogólnego. Bo Warszawa otoczona jest wojskami, może nie zawsze silnymi, ale wojskami niemieckimi. I skutkiem tego dostawa produktów aprowizacyjnych jest trudna i liczymy z tym, że jedzenia może być coraz mniej, racje coraz mniejsze i że kłopoty pod tym względem będą coraz dotkliwsze i trudniejsze. To też dlatego, kto nie czuje się na siłach i kto nie ma potrzeby zostawać w Warszawie. Wszystkim ci, którzy mają swoje domostwa i rodziny gdzie indziej, którzy na pewno w najgorszych warunkach czuć się będą lepiej u siebie w domu, aniżeli tu na obcym gruncie, to istotnie namawiam ich wszystkich, by miasto opuszczali. Prawda, że dzisiaj wyszło małe nieporozumienie, skarżyli się niektórzy, że mimo przepustek nie mogli przejść przez linię i wydostać się z miasta. No zapewne w czasie wojny mogą być takie inne nieporozumienia. W zasadzie otwarte jest wyjście dla wszystkich, kto wyjść może i kto wyjść chce. I bardzo gorąco doradzam tym wszystkim, którzy mogą wyjść, mają cel do wyjścia, bo swoje domostwa, bo twierdzę, że zawsze człowiek najlepiej u siebie w domu będzie się czuł właśnie w tych trudnych, ciężkich chwilach wojny. To też doradzam. Wychodzenie, bo z aprowizacją będzie trudno i z tym liczyć się musimy, tak jak liczyć się musimy z bombardowaniem. Skorośmy sobie powiedzieli, że Warszawa będzie broniona, skoro wiemy, że taka jest wola naczelnego wodza, że taka jest wola ludu warszawskiego, który chce, aby Warszawa była ubroniona, który chce, który ma pełną wolę, aby tu się wróg załamał, aby tu się odwróciła karta dzisiejszej wojny. No to trzeba się liczyć i z bombardowaniem, i z trudnościami aprowizacyjnymi. I dlatego nie ma w tym nic dziwnego, że my mówimy o tym, aby ci, którzy mogli i mają cel, aby z miasta wychodzili. A odwrotnie, do miasta wchodzić nie można. Zresztą coraz trudniej do miasta tego wchodzić. Tak, iż w tych zarządzeniach władz wojskowych ludność cywilna. To też te słowa marszałka, w których mówi, że walkę należy prowadzić na wszystkich odcinkach bez wytchnienia.
i z wiarą w końcowe zwycięstwo. Tak jest. I my, wszystko jedno w jakim znaczeniu, w jakich warunkach, czy zamiatając ulicę, czy organizując życie, czy organizując aprowizację, czy wykonywując swoje codzienne obowiązki pokojowe, obojętne, każdy z pracując, każdy z nas spełniając swoje obowiązki, istotnie, uporczywie walczy. Bo na pewno w warunkach, jakie są wytworzone, nie jest łatwo i najprostszy obowiązek spełniać. A jednak musimy go spełniać i będziemy go spełniać i będziemy wykonywać to wszystko, czego chwila dzisiejsza od nas wymaga. Mamy do zanotowania niestety i ofiary dnia dzisiejszego. Granat nieprzyjacielski uderzył, we których mieści się zespół ochotników. I zanim zdołali wyjść, czterech z nich zabił, czterech ranił. Na posterunku również od kuli lotnika niemieckiego zginął komendant OPL bloku przy ulicy Krasińskiego, świętej pamięci Rościsław Tychylna, zajęty gaszeniem pożaru od bombalającej zrzuconej z innego samolotu. Wiele mamy ofiar, nie mam możliwości ich wymieniać, ale stwierdzić muszę, że w stosunku do tego natężenia walki ze strony niemieckiej, w stosunku do wysiłku, niewątpliwie dokonać on musi, aby bombardować tak miasto, jak to dzisiaj czynił, to nie są takie wielkie ofiary. To nie są tak liczne, tak samo jak wielokrotnie mówiłem, że w stosunku do tych strąconych samolotów, do tego wysiłku niemieckiego, te ofiary nasze, choć bolesne dla nas, choć łzy cisną się do oczu, gdy się o nich mówi, to w stosunku do 1 300 000 są znikome. Nikt przecież nie łudził się z nas, aby na wojnie nie było ofiar. Nikt z nas nie łudził się, aby nie było bombardowania. Nikt z nas się nie łudził, aby bombami miast nie obrzucano. Boć nie mamy do czynienia z rycerskim narodem, boć nie mamy do czynienia z kulturalnym narodem, tylko z barbarzyńcą, który nie zachowuje żadnych praw międzynarodowych, który bombarduje miasto, cywilną ludność, otwarte miasto, który bombarduje ambasady zagraniczne i legacje zagraniczne w Warszawie, który nie liczy się z niczym, niszczy szpitale, uderza specjalnie w bloki robotnicze. To na pewno robotnik polski dobrze sobie zapamięta, że tak jak pierwszej nocy zbombardowano domy robotnicze na Kole, tak i potem na Grochowie, tak potem ciągle. Tak jakby umyślnie, mimo tego, co się mówi w komunikatach niemieckich, bombarduje się ludność robotniczą, bombarduje się ludność cywilną, niewinną, bombarduje się międzynarodowe instytucje, którymi są ambasady i poselstwa. To są metody walki, ale tego rodzaju metody spotkają się z odprawą. Czas dla nas pracuje, jak pisał w odezwie dzisiejszej, w rozkazie przytoczonym w odezwie pana generała Rumla, naczelny wódz, marszałek Śmigłynec. Czas pracuje dla nas, środki wroga topnieją. I dlatego my wszyscy, którzy przecież wiedzieliśmy, co na wojnie będzie, wiedzieliśmy, że będą bombardowane szały, wiedzieliśmy, że będą ofiary, trupy i ranni. Nie to jest ważne. Ważne jest to, że Polska musi zwyciężyć, że musi nawałę niemiecką zgnieść, że musi stworzyć warunki dla przyszłych Polski. My wiemy, że wojsko nasze, ile razy w polu spotka się z nieprzyjacielem, to musi być zwycięskim. Na kule to oczywiście nie mamy tej rady, bo tych metod nie stosujemy, bo nie jesteśmy barbarzyńcami. Ale gdy w polu znajdzie się żołnierz, to tam sukcesy odnosi. I dzisiaj wiemy, że przeciw natarciem na Grochowie zdobyto niemal cały, wzięto do niewoli niemal cały niemiecki 6 oficerów pod pułkownikiem na czele 23 pułku piechoty.
Wiemy, że od ząbek odparto Niemców. Wiemy, że posuwano się naprzód w szeregu kierunków. Wiemy, że tam wszędzie, gdzie żołnierz ma możliwość w polu bić się otwartym nieprzyjacielem, tam wszędzie zwycięża. I skończyć się musi lotnictwo niemieckie, skończą się metody walczenia z zapłotu. Żołnierz nasz wtedy wroga pobić musi. Obywatele, dzisiaj, gdy na pewno nie jeden z was pod wpływem bombardowania, pod wpływem huku, może rozmyśla nad tą sytuacją, uświadomić sobie musi, że to jest wojna, że tak być musi na wojnie, że przecież znamy w historii wypadki, gdzie miasta latami były oblężone i broniły się przed wrogiem i w końcu zwyciężały. Ale my nie tylko bronić się musimy. My, jak wskazałem na przykładzie choćby dzisiejszym, my ciągle duchem ofensywy jesteśmy przepojeni i naprzód będziemy iść, gdy warunki obiektywne na to pozwolą. Obywatele, przyzwyczajmy się do bombardowania. Przyzwyczajmy się do tego, że będziemy normalnie pracować. Będziemy normalnie sprzątać. Będziemy normalnie ratować nasze mienie przed zagładą bomb czy pocisków nieprzyjacielskich. Będziemy... To też wiem i wierzę, że ani na chwilę duch Warszawy się nie osłabi. I tak jak duch ochotników warszawskich nie osłabł ani na chwilę. Przeciwnie, wzmaga się i wzmacnia wola pomszczenia krzywd i cierpień naszych braci, prowadzić będzie naprzód ochotników Warszawy. I wiem z ust miarodajnych czynników wojskowych, że wszystkie oddziały z naszych ochotników, którzy już tam zostali wcieleni, są wyjątkowo zadowoleni, że duch ofensywny, że duch ludu warszawskiego oddziaływuje i na innych, udziela się i innym. I ten duch jest duchem naszej armii. To też obywatele i jutro będą nas bombardować i w nocy nas będą bombardować i wszelkie jakieś zapowiedzi o tym, że nas nie będą przez tyle godzin bombardować, co nic nie warte, bo bombardują, bo nie ma słowa, bo nie ma honoru dla Niemca. Bo to jest bandycka metoda walki z nami. To też, obywatele, będziemy wszystko robić, co do nas należy. Wytrwamy, przetrwamy, zwyciężymy. Jak zwykle rozpoczynam dzisiejszą pogwarkę od omówienia komunikatu Dowództwa Obrony Warszawy. Otóż już w pierwszym zdaniu tego komunikatu spotykamy się z określeniem ognia artyleryjskiego, którym była Warszawa w ciągu dnia dzisiejszego obrzucana. Ogień ten określony został jako ogień nękający. I zapewne obywatele Warszawy są zainteresowani, co oznacza ta nazwa. I jeśli jest ogień nękający, to myślę, może są i inne rodzaje ognia. Otóż tak jest w istocie. Ogień artyleryjski dzieli się na różne rodzaje, a przede wszystkim dzieli się na dwa zasadnicze rodzaje, na ognie obrony i na ognie natarcia. Otóż zasadniczym ogniem natarcia to jest przygotowanie artyleryjskie własnego natarcia. A więc jeżeli oddziały własne, nasze oddziały mają wyruszyć do natarcia, to artyleria przed tym przygotowuje, a więc odrzuca przeciwnika ogniem artyleryjskim, a później w miarę rozwijania się naszego natarcia współdziała z piechotą, obrzucając ogniem te skupienia i te cele, które piechota sobie życzy, które jej są potrzebne, ażeby złamać tam opór piechoty przeciwnika. Więc to są ognie
tych ogniach na tarciach zasadnicze, to jest to przygotowanie artyleryjskie. Później idzie właśnie taki ogień nękający. A więc, jeśli chcemy, ażeby nieprzyjaciela zdeprymować, żeby go złamać moralnie, żeby go nieustannym napięciu trzymać, to wówczas stale go trzymamy pod ogniem, nieregularnym, raz tu, raz w inne miejsce, tak, ażeby go w tym napięciu nieustannie trzymać. Otóż dzisiaj mieliśmy właśnie ze strony przeciwnika taki ogień nękający na Warszawę. Co chwila nieprzyjaciel oddaje szereg strzałów, bateria jego, czy baterie grają i Warszawa jest pod tym nękającym ogniem. W polu, kiedy się podsuwa natarcie, kiedy ogień artyleryjski może bić szrapnelami, wówczas on niszczy żywą siłę przeciwnika. Ale na miejscach ufortyfikowanych, a więc przy stałej obronie, tak jak teraz jest Warszawa ufortyfikowana i gdzie mury jej stanowią pewnego rodzaju fortyfikacje, bo przecież każda kamienica jest fortyfikacją przed ogniem artyleryjskim, to działanie jego jest przede wszystkim natury moralnej, bo nie jest w stanie ogień artyleryjski tych fortyfikacji zburzyć całkowicie. W czasie wojny światowej przecież wiemy z historii, że ognie takie mające na celu złamać przeciwnika, tak zwane ognie huraganowe, które się dzisiaj nazywają ogniami nawałowymi, nawałą ognia, trwały po kilkanaście, czasem kilkadziesiąt dni, czasami kilkadziesiąt godzin, czasami po kilka dni, bez przerwy, noc i dzień. Sam taki ogień przeżyłem w szeregach pierwszej brygady pod Kościuchnówką w 1916 roku, gdzie ogień huraganowy trwał od 6 rano do 6 wieczór niezmienną siłą, gdzie kilkanaście baterii biło na najdrobniejszy odcinek, gdzie trwało się w okopach w nieustannym błyskach ognia, w nieustannych eksplozjach, gdzie było szaro od dymu, od kulu, a jednakowoż załoga schroniona w tak zwanych schronach, w lisich jamach, jak myśmy to w ten czas nazywali, a wystawiała tylko posterunki obserwacyjne i strat nie było prawie że żadnych. Chodziło tylko o złamanie moralne. No, tego to im się ani w ten czas, ani później nie udało. Żołnierza Piłsudskiego trudno było złamać moralnie. Otóż dzisiaj tak samo nieprzyjaciel stara się tym nękającym ogniem zdeprymować Warszawę, a trzeba przyznać, że naszej artylerii nie udaje mu się tej roboty przerwać z prostej przyczyny, dlatego że to są baterie zmotoryzowane, które oddawszy kilkanaście strzałów przerzucają się na inne miejsce w odległość, na odległość 500, 1000 metrów, kilometr, półtora i tamtą znowu zaczynają strzelać. Więc nasi obserwatorzy, zanim schwycą, prawda, punkt, z którego artyleria nieprzyjacielska strzela, zanim tam skierują na nią ogień własnych baterii, ażeby ją zniszczyć, ona tymczasem przenosi się już na inne miejsce. Już teraz chciałbym kilka wskazówek praktycznych udzielić mieszkańcom Warszawy, jak się zachować wobec tego ognia artyleryjskiego. Jest to zupełnie coś innego niż bomba. Bomba idzie z góry. Bomba, jak już mówiłem wielokrotnie, ma charakter przypadkowy, to znaczy jej trafienie jest przypadkowe. Trudno się przed nią uchronić i powiedzieć sobie, że właśnie tutaj nie spadnie, że tutaj przed nią bezpiecznie. Więc to tak, wola boska. Ale przed ogniem artyleryjskim stosunkowo bardzo nietrudno się jest uchronić. Po prostu nieprzyjaciel strzela granatami, które przy zetknięciu się z przeszkodą natychmiast wybuchają. Też wystarczy, jeżeli warszawianin jest oddzielony od kierunku strzałów nie jedną, ale dwiema ścianami, jedną, drugą i trzecią, no to już jest bezpieczny, dlatego że granat na pierwszej ścianie się rozwali. A jeśli się jest za drugą ścianą, w drugim pokoju, to się jest zupełnie bezpiecznym. Następnie nieprzyjaciel strzela również granatami, które są temperowane na szrapnele.
na wybuch w powietrzu, a więc one rozrywają się w powietrzu, obrzucając odłamkami. Tego rodzaju pociski skierowane są na cele żywe, nie na niszczenie oporu fortyfikacyjnego. Na cele żywe, a więc na ludzi. No w tym wypadku zupełnie wyraźnie są te pociski skierowane właśnie na ludzi Warszawy. A więc co robić, jeśli nieprzyjaciel tym ogniem artyleryjskim obrzuca Warszawę? Przede wszystkim starać się zejść jak najniżej, na pierwsze piętro czy na parter. No już jest prawie zupełnie bezpiecznie, bo w tym gęstym zabudowaniu pocisk ze względu na swój tor nigdy nie może naraz się tak obniżyć, ażeby nie ruszywszy kamienicy sąsiedniej, prawda, uderzyć gdzieś na pierwsze piętro czy na parter po drugiej stronie ulicy. Gdyby to były moździerze, gdyby to była artyleria o torze, prawda, o torze wysokim, to byłoby zupełnie co innego. Jak widzimy, przed tym ogniem artyleryjskim bardzo łatwo stosunkowo się uchronić i nie jest on taki groźny, jak to wygląda z tych huków i eksplozji, które nieustannie się rozlegają na mieście. No, przeciwnik, jak powiadam, chce tym ogniem nękającym znękać Warszawę. Sądzi, że mu się to już udało, że może już przeraził, obezwładnił warszawian, rozrzucił nawet odezwę, który powiada, że jeśli Warszawa nie zaprzestanie oporu, to on zacznie wówczas ostrzeliwać miasto. Jakby do tej pory ostrzeliwał właśnie nie Warszawę, a Londyn, Paryż, a nam dawał spokój. Ale wracajmy do komunikatu. Otóż w następnych zdaniach komunikat wojenny Dowództwa Obrony Warszawy powiada, że na Woli, a więc w grupie pułkownika Porwita, znów odparto szereg natarć nieprzyjacielskich. Były tam wypady wzajemne, jednym słowem był ruch. W czasie tych walk zniszczyliśmy jeden czołg, jeden ciężki karabin maszynowy. Tam w pewnym momencie walka była bardzo zażarta, toczyła się na odległość 300 metrów, w czasie której to walki Niemcy zostawili wielu poległych na przedpolu. Wygląda na to, że to jest dobra piechota, ale że nasza jest lepsza. Pysznie się sprawiła Praga w dniu dzisiejszym. Jak już mówiłem Państwu wczoraj, kiedy byłem tam na odcinku, meldowali poszczególni dowódcy odcinków, jak bardzo dobrze wpłynął na nastrój zmęczonych żołnierzy dotychczasowym odwrotem ten zaszczyk świeżej krwi pod postacią ochotników. Ogromnie się tam nastrój podniósł. Ochotnicy może, prawda, mniej celnie strzelają, ale za to mają znakomity humor, są pełni entuzjazmu i tam, gdzie oni zostali przydzieleni do tych oddziałów, od razu inny się wytworzył nastrój. Od tak jak w roku 1920, kiedy tę samą metodę zastosowano. Zakończę na pogodzie. No, lało. Chwała Bogu, lało. Jest to nam potrzebne. Oczywiście wiemy dlaczego. Lotnicy nam nie będą uprzykrzali życia. No a jutro, bez względu na to, czy będzie pogoda, czy nie, zapewne Warszawa będzie miała gorący dzień, może bardziej gorący niż dzisiaj, może taki sam, ale w każdym bądź razie trzeba się przygotować, ażeby potem, kiedy się to skończy, kiedy Warszawa już będzie do historii należała z tytułu tych swoich walk, żeby można o czymś mówić. Jak powiada piosenka, wsparci na mieczach, rycerze stali o przewagach boju rozpowiadali. Niedługi jest już ten czas, kiedy to Warszawa będzie sobie gwarzyła, jak to było w czasie tych walk, jak to każdy był bohaterem. Obywatele, ciężki był dla Warszawy dzień dzisiejszy. Pociski nieprzyjacielskie trafiały w setki domów, ale przede wszystkim biły w zamek, biły w katedrę świętego Jana, biły w kościół jezuicki. Biły w bardzo wiele drogich naszemu sercu miejsc.
Te barbarzyńskie metody bicia specjalnie w kościoły lub pamiątki narodowe, jak zamek czy belweder, te barbarzyńskie metody, które nic wspólnego z wojną nie mają, które nie są wojną, które są metodami bandyckimi, muszą obudzić gniew, gniew srogi, gniew, który pomści te wszystkie krzywdy, które ludność Warszawy dziś ich doznaje. Został odczytany już przez Polskie Radio komunikat urzędowy mówiący o tym, iż rząd rosyjski, rząd sowiecki w deklaracji premiera Mołotowa oświadczył, że zachowuje stanowisko neutralne wobec wojny polsko-rosyjskiej, a mimo to jednak oddziały sowieckie zajęły część polskiego terytorium pogranicznego. I że wobec oświadczenia o neutralności Sowietów Armia Polska nie prowadzi działań wojennych przeciw armii sowieckiej, natomiast rząd polski założył protest przeciwko naruszeniu granicy. Otóż wynika z tego wszystkiego, że Rosja po prostu uwierzyła, że rzeczywiście my tak jesteśmy już wykończeni przez tych Niemców. Rząd też gwałtownie zaprotestował przeciwko wykorzystywaniu tej sytuacji, jaką, prawda, Rosja zapragnęła wykorzystać. Jak zwykle zaczynam od spraw najbliższych, najbardziej nas obchodzących. Otóż komunikat dzisiejszy dowódca obrony Warszawy mówił, iż na wschodnim odcinku, a więc na Pragę, w ciągu nocy i dnia szły bardzo ostre natarcia z bardzo silnym poparciem artylerii. Wszystko to zostało odparte. Wzięto przy tym jeńców, w tym trzech oficerów. Oddziały nasze nie tylko broniły się, ale wypadały i niszczyły przeciwnika. Na zachodnim odcinku nie ma nacisku nieprzyjaciela, natomiast jest nacisk nasz. Wypieramy z bliskiego przedpola nieprzyjaciela i rozszerzamy tam pierścień obrony miasta. W walkach tych zdobyto jeden samochód pancerny wraz z armatką. To, że na zachodzie nieprzyjaciel nie naciska, a że odwrotnie my tam jesteśmy w akcji ofensywnej, to jest w ścisłym związku z sytuacją na zachód od Warszawy, układającą się coraz bardziej pomyślnie. Artyleria po wczorajszym gorącym dla Warszawy dniu pracowała jeszcze w nocy, zwłaszcza bardzo silnie pracowała na odcinku praskim, gdzie szły natarcia nocne. Pracowała również obrzucając miasto, natomiast cały dzień dzisiejszy, no to sielanka po prostu. Dopiero pod wieczór zaczęły dwa ciężkie działa pracować i obrzucać miasto, ale to już pod wieczór, dość późnych godzinach. Działa te, jak i aktywność przeciwnika, wiemy o tym, jest umiejscowiona na wschodzie Warszawy, na Pradze. Tam jeszcze porządku nie zdołaliśmy zrobić. Zdobimy go, ale zanim to nastąpi, mogą te działa jeszcze grać. Nie należy więc dzisiejszym spokojem, dzisiejszą sielanką się ukołysać. Należy być przygotowanym na to, że mogą być jeszcze ciężkie godziny. Ale przetrwaliśmy wczorajszy dzień, przetrwaliśmy już 12 dni, przetrwaliśmy naloty, bomby, przetrwaliśmy ciężkie granaty i szrapnele. No i Warszawa jakoś nie traci dobrej miny. Trzeba przyznać, że bardzo dużo znaczy ta dobra mina. I nie tylko u nas, ale w całym świecie. Otóż tej dobrej miny naszej chcą zaprzeczyć Niemcy. Przedwczoraj, sądząc, że ogniem swoim artyleryjskim i swoją akcją skierowaną na miasto złamali duch Warszawy, złamali duch jej obrońców, przysłali nawet parlamentariusza. No, tego parlamentariusza dowództwo nawet nasze nie przyjęło. Po prostu nie interesowało dowództwa, czego sobie ten pan życzy. Przyznam się, że
Ja bym się zapytał, a nuż się chcieli poddać. No w każdym razie nie przyjęto go i wcale z nim rozmawiano. I na tym się skończyło. Wczoraj natomiast myśmy rzeczywiście prosili o tego parlamentariusza. Tę sprawę szczegółowo omawiał dzisiaj pan prezydent Starzyński. Chodziło przecież o tych dyplomatów, o członków korpusu dyplomatycznego, który pragnie się wydostać z Warszawy, tak nieprzyjemnie oszczeliwanej. Otóż oni dzisiaj w komunikacie, i to urzędowym komunikacie wojskowym, podali, że Warszawa wysłała parlamentariusza, nie mówiąc nic, co było celem tego wysłania tego parlamentariusza. Jakby wynikało z tego, że co najmniej Warszawa jest już złamana i ma jakieś zamiary dla Niemców korzystne. Rozrzucili ulotkę dzisiaj, że Warszawa się poddała i że wobec tego niech się podda. No, Warszawa może spokojnie odpowiedzieć. Ja mam czas, ja poczekam. A teraz sytuacja ogólna, wojskowa i polityczna. Najpierw chciałbym mówić o sytuacji wojskowej. Otóż dzisiejszy urzędowy komunikat niemiecki stwierdza bardzo ważną rzecz. Mianowicie expressis verbis wyraźnie powiada, że broń lotnicza niemiecka wykonała te zadania, jakie jej postawiono na wschodzie. Liczne jednostki lotnicze oraz artyleria przeciwlotnicza zostały wycofane i stoją do dyspozycji dla wykonania innych zadań. Stwierdzenie, że lotnictwo i artyleria przeciwlotnicza została ze wschodu, a więc z Polski wycofane. Stwierdzenie to przez urzędowy komunikat niemieckiego naczelnego dowództwa nie powiem, żeby było rzeczą nieprzyjemną. Widocznie tam na zachodzie bardzo tego lotnictwa potrzeba. A musimy pamiętać, że tam na zachodzie połączone siły lotnicze francusko-angielskie to jest coś. To jest bardzo poważna siła. W tygodniach czy miesiącach przedwojennych obliczali wszyscy spece, ile to tysięcy aparatów mogą wystawić Niemcy razem z Włochami i przeciwko temu, ile mogą wystawić Francja i Anglia. Wynikało, że jeśli Włosi i Niemcy będą mieli, przypuśćmy, aparatów 6 tysięcy, to Francja i Anglia będzie miała 7 do 8, albo równą nawet siłę. No ale teraz tych włoskich aparatów nie ma. I oni bidule tylko z tym, co mają sami. A trzeba pamiętać, że to lotnictwo było już bite 2 tygodnie w akcji. Że niewiele, ale coś tam dobrą setkę albo powyżej tego zleciało to wszystko na polską ziemię. Że te maszyny zostały mocno nadwyrężone. Że stracili mnóstwo aparatów, że sprzęt im się zużył, bo przecież wszystko, co mieli, rzucili na nas, na wschód. No i teraz muszą to wycofać, ażeby stawić czoło lotnictwu połączonemu Francji i Anglii. Teraz się tam spotkają. No można sądzić, że to lotnictwo francuskie, angielskie weźmie odwet, bo stosunek sił będzie akurat taki, jak stosunek sił lotniczych niemieckich do nas. A teraz kilka słów chciałbym powiedzieć o sytuacji politycznej ogólnej. Został odczytany już przez Polskie Radio komunikat urzędowy mówiący o tym, iż rząd rosyjski, rząd sowiecki
W deklaracji premiera Mołotowa oświadczył, że zachowuje stanowisko neutralne wobec wojny polsko-rosyjskiej, a mimo to jednak oddziały sowieckie zajęły część polskiego terytorium pogranicznego. I że wobec oświadczenia o neutralności Sowietów Armia Polska nie prowadzi działań wojennych przeciw armii sowieckiej, natomiast rząd polski założył protest przeciwko naruszeniu granicy. Co z tego wynika? No, wynika z tego, że Rosjanie po prostu uwierzyli Berlinowi, że nas już w ogóle nie ma. A Niemcy to bardzo często w historii swojej, w różnych wojnach, zbyt szybko dochodzą do przekonania, że w ogóle przeciwnika już nie ma. Jak to było w końcu sierpnia i w pierwszych dniach września 1914 roku? Armia francuska nie istniała. Meldunki wszystkich dowódców, dywizji, korpusów, armii do głównej kwatery wysyłane mówiły, że przeciwnik leży, rozgrojony, rozbity, że teraz tylko pościg zwycięski rozpocząć, że w ogóle siła francuska nie egzystuje. Takie jedne za drugim meldunki szły do głównej kwatery. No i oto niespodzianka. Spotkała ich bardzo bolesna i bardzo ciężka. Coś to taka jest analogia, że niby i my również nie istniejemy i że jesteśmy rozbici w komunikatach niemieckich i że w ogóle nas nie ma i że tak są upojeni tym zwycięstwem. I może być znowuż bardzo ciężka dla nich niespodzianka. Otóż wynika z tego wszystkiego, że Rosja po prostu uwierzyła, że rzeczywiście my tak jesteśmy już wykończeni przez tych Niemców. No a przecież tutaj godziny za godziną przynoszą właśnie w tym momencie bardzo silną niespodziankę. Bo oto wczoraj odnieśliśmy poważny przecież sukces na froncie południowo-wschodnim. Tam pod Lwowem 5000 jeńców i 100 czołgów to jest duża rzecz. Rząd ani myśli opuszczać terytorium polskiego. Rząd też gwałtownie zaprotestował przeciwko wykorzystywaniu tej sytuacji, jaką, prawda, Rosja zapragnęła wykorzystać. Za czym poszła Anglia i Francja. A pamiętajmy o tym, że Polska jest sprzymierzona z Anglią, że to przymierze wyraźnie określa, iż jakakolwiek agresja z którejkolwiek strony spotka Polskę bądź Anglię, natychmiast przymierze wchodzi, zostaje uruchomione wszystkie konsekwencje tego przymierza. A więc agresja Rosji na Polskę to wojna z Anglią, to wojna z Francją, to wojna z Rumunią, bo my mamy przecież przymierze z Rumunią przeciwrosyjskie. Czy do takich konsekwencji Rosja chciała doprowadzić jest więcej niż bardzo wątpliwe. I można się spodziewać, że znowuż godziny następne przyniosą zwrot w sytuacji, przyniosą nowe odmiany tej ciągle zmiennej historii, która się rozpoczęła dni temu 17. Wojna trwa. Raz zakręcone koło historii obraca się coraz szybciej, tworząc wir coraz większy. Ten wir wpadają coraz to inne narody, inne państwa i będą wpadały, boć przecież są niczym innym jak tylko częścią procesu historycznego. Proces ten jest bolesny, w męce i trudzie, we krwi i wysiłku się odbywa, ale jest to proces konieczny. Proces konieczny, ażeby doprowadzić do rezultatu końcowego.
tym rezultatem musi być zwycięstwo. Zwycięstwo prawdy nad złem, prawa nad bezprawiem, siły nad przemocą. I dlatego zwycięstwa warto żyć. Warto wydobyć z siebie wszystkie siły, jakie człowiek z siebie wydobyć jest w stanie. Historia kiedyś opisze dokładnie, szczegółowo, a my jeszcze musimy poczekać, aż się uspokoi, choć przez chwilę, aby można było wydobyć od zmęczonych oficerów bezsenne noce spędzających na odcinku, maszerujących i bijących się, te szczegóły, które tak bardzo Warszawę interesują, boć to przecież jej żołnierze, boć to przecież krew z krwi jej synowie. Jakkolwiek mamy duże siły przecież na całym obszarze. Mamy duże siły w Modlinie, w Brześciu, we Lwowie, na zachód od Warszawy, w rejonie Łowicza i Kutna, ale Warszawa jest tym centralnym punktem. Zarówno ze względów politycznych, zarówno ze względów moralnych, posiadanie Warszawy, posiadanie stolicy dla przeciwnika jest niezmiernie ważną rzeczą. Tak już jest zawsze. Zaszczyt to być mieszkańcem stolicy. Ale przychodzą chwile, że w niejednym warszawiaku skóra cierpnie na myśl o tym zaszczycie. No, ale trudno. Trzeba się na to przygotować, że to przecież nie koniec. Że jeszcze mogą być dni, w których ten zaszczyt bardzo silnie da się we znaki. Na wojnie przecież jak na wojnie. Mamy więc teraz chwilę spokoju. Chwilę ciszy. Były takie dwa dni ciche, prawie sielanka. Jeśli one będą nastąpiły dalsze, to należy wykorzystywać je. Należy je wykorzystywać, należy w tych właśnie cichych dniach i cichych godzinach, kiedy prawie że normalny jest ruch na ulicach warszawskich, kiedy sklepy są pootwierane, ażeby wszystko to, co potrzeba do normalnego życia, żeby w tych właśnie godzinach pozałatwiać, w tych dniach wszystko sobie urządzić. Bo przecież nie wiadomo. Na wojnie jest cisza, spokój, sielanka, słońce czy cichy, bezwieczny dzień, a nagle w jednej sekundzie, w jednej minucie robi się z tej ciszy piekło. Biją granaty, huk rozrywa powietrze, pękają mury. Jedna sekunda wystarczy, żeby ogień zaczął bić w mury Warszawy. A więc trzeba być na to przygotowanym, trzeba o tym pamiętać, trzeba wybiegać myślą naprzód, żeby się przygotować, żeby to nie było niespodzianką, żeby być na to przygotowanym, żeby mieć wszystko to, czego potrzeba, ażeby znów godziny, dłuższe czy krótsze, przeżyć pod ogniem. Wszystkie obliczenia w czasie, na normalny język, pokojowy, tłumaczone, na wojnie zawodzą. Wszystko się zmienia w tempie błyskawicznym. Jakżeż inaczej Warszawa wyglądała przecież tak niedawno, 3 tygodnie temu. Warszawa pełna gwaru, światła, podniecenia raczej radosnego, wyczekująca trochę dziecinnie tego czegoś nieznanego, jakiegoś nowego dreszczyku. No to go ma dzisiaj. Jak wygląda dzisiaj Warszawa w nocy? W porównaniu do stanu sprzed 3 tygodniami, wszyscy wiemy. Oto są zmienne dni, oto są zmienne godziny wojny. I dlatego nie należy się cieszyć, że dzisiejszy dzień minął spokojnie i że wczorajszy dzień minął spokojnie i że już w ogóle spokój zapanuje. Jak zwykle, tak i dzisiaj, wieczorem rozpoczynam od omówienia komunikatu dowództwa obrony Warszawy. Jest on dzisiaj lakoniczny i właściwie z małą zmianą powtarza
tę samą sytuację, która była w dniu wczorajszym. Trzeba tępić objawy znużenia, zmęczenia, zrozumiałego zupełnie u ludzi, ale bardziej konieczną jest rzeczą zwalczanie tego właśnie znużenia czy zmęczenia. Przecież cała siła człowieka i cała siła narodu przede wszystkim wykazuje się właśnie w złych chwilach. Cóż z tego, że Warszawa była pełna animuszu, że cały szereg ludzi był pełen bohaterskich słów w dniach, kiedy niebo było czyste i nie padał z nich straszliwy grom i łoskot bomby, kiedy tramwaje chodziły, cukiernie były otwarte, człowiek se spokojnie szedł do łóżka, wiedząc, że rano ubudzi się, zje gorące śniadanie, pójdzie do biura, załatwi taką czy inną sprawę i ploteczki se będzie opowiadał. W ten czas mówiło się górnie o wielkich rzeczach, o wielkich zadaniach, o sile, o harcie ducha, o konieczności, o walce. Nobles oblige, to obowiązuje. A więc teraz, kiedy przyszły właśnie chwile, kiedy się realizują te wielkie dziejowe zadania, no to trzeba być konsekwentnym i trzeba siebie wydobyć ten hart i tę męską postawę, bo właśnie jest ciężko, bo są złe chwile, no a tylko na złe chwile są potrzebne silne i mocne charaktery. To też niech się ci, którzy są znużeni, którzy się prędzej męczą, niech się mocno chwycą garść i niech pamiętają o tym, że od takiego hartu i od tej siły wytrwania zależy może czasem więcej niż od ilości tanków, lotniczych aparatów, benzyny czy samochodów pancernych. Przejdę pokrótce do sytuacji ogólnej. Mamy już ją wyraźnie zarysowaną. Mamy do czynienia z dwoma imperializmami zachłannymi, zaborczymi, które bez względu na wszelkie nakazy moralne, najbardziej elementarne, brutalnie dążą do zrealizowania swoich celów. Ale z tymi imperializmami nie tylko my, Polacy i Polska, mamy do czynienia. Możemy sobie wyobrazić, co się wczoraj działo na Łotwie, Litwie, Estonii, Finlandii, kiedy się tam dowiedziano w stolicach tych krajów, w miastach tych państw, że oto Rosja odwróciła się od wschodu dalekiego i idzie na zachód. Że tutaj swoją ekspansję chcą rozszerzyć. To przecież wszystkie te państwa wiedzą, że Bałtyk to stokroć ważniejsze zagadnienie dla Rosji niż kilkanaście czy kilkadziesiąt powiatów na Białej Rusi, czy Wołyniu, czy Podlasiu, czy Polesiu. To przecież tam mróz po kościach poszedł tych ludzi. Zdają sobie tego sprawę, że ten wir raz zakręcony, coraz większe koła, coraz większe promienie zakreśla i że wciąga poniewoli te narody, te państwa. I oczywiście będą się one broniły, wejdą w ten wir, będą się biły i broniły tak jak Polska, bo jak powiedział Mussolini, granic się nie dyskutuje, lecz się bije o nie.
A spójrzmy na zachód, gdzie jest drugi imperializm, jeszcze bardziej zaborczy, jeszcze bardziej brutalny. Przecież i tam się szykują niespodzianki. Przecież i tam się jeszcze nie rozpoczęła rozgrywka taka, jaka była w ostatnich tygodniach i dniach na naszych ziemiach. I tam przecież jest wiele państw narodów, wiele państw i narodów drobnych, małych, pragnących żyć w spokoju i żyjących w spokoju, nikomu nie zawadzających ludzi. I one wejdą w ten wir. I one zostaną tym wirem pociągnięte. I tak się wszystko to splecie. Tak się to wszystko złączy do walki we dwa światy. Walki dwóch światów. Mamy do czynienia z tymi imperializmami. Być może, że pozawierały one między sobą jakieś tajne czy jawne traktaty o takim czy innym podziale interesów, wpływów. No, ale historia zna takie traktaty. Znamy przecież taki traktat brzeski z roku 1918. Znamy przecież taki traktat bukareszteński. Ale możemy powiedzieć, że zna je tylko historia. Jakaś dysertacja doktorska drukuje się o tych traktatach, ale świat i ludzie dawno o nich zapomniały, przeminęły z wiatrem historii, śladu po nich nie pozostało. Tak i po tych traktatach, które gdzieś ktoś na czyjąś szkodę i krzywdę zawiera, śladu nie pozostanie. Bowiem tylko jest trwałe to, co ma podstawę moralną. Dlatego też, choć gromy biją w nasze dachy, choć płomienie pożarów wbijają się złowrogimi językami ku górze, choć idzie taka nawałnica, że ziemia drży, możemy spać spokojnie. Nie jesteśmy sami. Nie straszę. Nie mówię, że to musi nastąpić. Może być, że już nie usłyszymy granatów na murach Warszawy. Może być, że już ani jedna bomba nie spadnie na dom warszawski. Ale, ponieważ jest wojna, należy się przygotować zawsze na rzeczy najgorsze. A więc na to, że jeszcze może to samo wrócić. Nie wrócą bomby lotnicze. To prawie na pewno, no, może jakiś jeden, dwa samolot, może się zresztą i pod tym względem zmieni, ale znowuż dzisiaj komunikat niemiecki powiada wyraźnie, że udział broni lotniczej na froncie wschodnim nie jest już więcej potrzebny. Po raz drugi już stwierdzają, że lotnictwo musiało pójść na zachód. A więc tam jest potrzebne, bardzo tam im musi być potrzebne. No a trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że lotnictwa się używa przede wszystkim na froncie głównym. W tej chwili Polska stała się frontem podrzędnym, drugoplanowym wobec frontu zachodniego. A na froncie głównym, pierwszoplanowym, właśnie potrzebne jest lotnictwo, bo to jest broń niezmiernie kosztowna, prawie że luksusowa, którą trzeba używać na coś, co musi być zwalczone, co musi być przełamane, co musi być obronione. Przecież musimy pamiętać o tym, że broń lotnicza potrzebuje olbrzymich zapasów benzyny. I to nie takiej zwykłej sobie mieszanki czy czystej benzyny, jakiej używa się do samochodów. To są różne rodzaje specjalnych mieszanek. Bardzo często różne typy maszyn używają specjalnych dla siebie mieszanek, specjalnych gatunków benzyny. Kwestia dowozu takiej benzyny, kwestia baz zaopatrzeniowych, rozbudowania ich z tyłu poza frontem w celu szybkiego dostarczenia. Jest to niezmiernie ważna rzecz
i z tą chwilą, kiedy lotnictwo niemieckie czeka, taka właśnie praca główna na zachodzie, musi to być wszystko przygotowane, musi to być wszystko zmontowane, jest to wielki wysiłek organizacyjny i nie można tych rzeczy przerzucać z dnia na dzień. Z tą chwilą, kiedy ono poszło na zachód, nie może być stamtąd przerzucane na wschód właśnie z tych względów zaopatrzeniowych. Także można prawie na pewno się zgodzić, że bomb lotniczych czych nie mamy prawa się już spodziewać. Jak się mówiło w czasie wojny światowej, nie gibirują się już nam. Ale ognia artyleryjskiego, takiego jakichśmy mieli, może nieco silniejszego, może nawet bardziej silnego, to się możemy jeszcze spodziewać i musimy być na to przygotowani. Co prawda ten ogień artyleryjski, jak wiemy, szkód w ludziach specjalnych nie wywołuje. Niszczy nam mury, niszczy dobytek. No i bardzo męczy psychicznie. Dlatego też się on nazywa ogniem nękającym. To też trzeba być na to przygotowanym. I trzeba ciągle się zdobywać na ten hart ducha. Trzeba tępić objawy znużenia, zmęczenia, zrozumiałego zupełnie o ludzi, ale bardziej konieczną jest rzeczą zwalczanie tego właśnie znużenia czy zmęczenia. Przecież cała siła człowieka i cała siła narodu przede wszystkim wykazuje się właśnie w złych chwilach. Cóż z tego, że Warszawa była pełna animuszu, że cały szereg ludzi był pełen bohaterskich słów w dniach, kiedy niebo było czyste i nie padał z nich straszliwy grom i łoskot bomby, kiedy tramwaje chodziły, cukiernie były otwarte, człowiek se spokojnie szedł do łóżka, wiedząc, że rano ubudzi się, zje gorące śniadanie, pójdzie do biura, załatwi taką czy inną sprawę i ploteczki se będzie opowiadał. W ten czas mówiło się górnie o wielkich rzeczach, o wielkich zadaniach, o sile, o harcie ducha, o konieczności, o walce. Nobles oblige, to obowiązuje. A więc teraz, kiedy przyszły właśnie chwile, kiedy się realizują te wielkie dziejowe zadania, no to trzeba być konsekwentnym i trzeba siebie wydobyć ten hart i tę męską postawę. Bo właśnie jest ciężko, bo są złe chwile, no, a tylko na złe chwile są potrzebne silne i mocne charaktery. To też niech się ci, którzy są znużeni, którzy się prędzej męczą, niech się mocno chwycą garść i niech pamiętają o tym, że od takiego hartu i od tej siły wytrwania zależy może czasem więcej niż od ilości tanków, lotniczych aparatów, benzyny czy samochodów pancernych. Przejdę pokrótce do sytuacji ogólnej. Mamy już ją wyraźnie zarysowano. Mamy do czynienia z dwoma imperializmami zachłannymi, zaborczymi, które bez względu na wszelkie nakazy moralne, najbardziej elementarne, brutalnie dążą do zrealizowania swoich celów. Ale z tymi imperializmami
Nie tylko my, Polacy i Polska mamy do czynienia. Możemy sobie wyobrazić, co się wczoraj działo na Łotwie, Litwie, Estonii, Finlandii, kiedy się tam dowiedziano w stolicach tych krajów, w miastach tych państw, że oto Rosja odwróciła się od wschodu dalekiego i idzie na zachód. Że tutaj swoją ekspansję chcą rozszerzyć. To przecież wszystkie te państwa wiedzą, że Bałtyk to stokroć ważniejsze zagadnienie dla Rosji niż kilkanaście czy kilkadziesiąt powiatów. Białoruś, na Białorusi, czy Wołyniu, czy Podlasiu, czy Polesiu, To przecież tam mróz po kościach poszedł tych ludzi. Zdają sobie tego sprawę, że ten wir raz zakręcony, coraz większe koła, coraz większe promienie zakreśla i że wciąga poniewoli te narody, te państwa. I oczywiście będą się one broniły, wejdą w ten wir, będą się biły i broniły tak jak Polska, bo jak powiedział Mussolini, granic się nie dyskutuje, lecz się bije o nie. A spójrzmy na zachód, gdzie jest drugi imperializm, jeszcze bardziej zaborczy, jeszcze bardziej brutalny. Przecież i tam się szykują niespodzianki. Przecież i tam się jeszcze nie rozpoczęła rozgrywka taka, jaka była w ostatnich tygodniach i dniach na naszych ziemiach. I tam przecież jest wiele państw narodów, wiele państw i narodów drobnych, małych, pragnących żyć w spokoju i żyjących w spokoju, nikomu nie zawadzających. I one wejdą w ten wir. I one zostaną tym wirem pociągnięte. I tak się wszystko to splecie. Tak się to wszystko złączy do walki we dwa światy. Walki dwóch światów. Mamy do czynienia z tymi imperializmami. Być może, że pozawierały one między sobą jakieś tajne czy jawne traktaty o takim czy innym podziale interesów, wpływów. No, ale historia zna takie traktaty. Znamy przecież taki traktat brzeski z roku 1918. Znamy przecież taki traktat bukareszteński, ale możemy powiedzieć, że znaje tylko historia. Jakaś dysertacja doktorska drukuje się o tych traktatach, ale świat i ludzie dawno o nich zapomniały. Przeminęły z wiatrem historii, śladu po nich nie pozostało. Tak i po tych traktatach, które gdzieś ktoś na czyjąś szkodę i krzywdę zawiera, śladu nie pozostanie. Bowiem tylko jest trwałe to, co ma podstawę moralną. Dlatego też, choć gromy biją w nasze dachy, choć płomienie pożarów zbijają się złowrogimi językami ku górze, choć idzie taka nawałnica, że ziemia drży, możemy spać spokojnie. Nie jesteśmy sami. Od przed chwilą BBC, to jest angielska radiofonia, przysłała Warszawie następujące słowa. Cały świat podziwia waszą odwagę. Raz jeszcze Polska stała się ofiarą zaborczego najazdu sąsiadów. Raz jeszcze przez bohaterską walkę Polska stała się chorążym wolności w Europie.
My, wasi sprzymierzeńcy, walczyć będziemy o przywrócenie waszej wolności. Prosimy, jeśli to możliwe, odpowiedzcie nam na ten apel jeszcze dzisiejszej nocy. Ze stacji SPZ 7170 kilocykli. Odpowiemy. Nie jesteśmy sami. Jesteśmy, jak powiedział minister Beck, w dobrym, przyzwoitym towarzystwie. Przed chwilą Warszawa usłyszała komunikat wojenny dowództwa obrony Warszawy. Usłyszała go nie tylko Warszawa. Usłyszał go cały świat, albowiem te słowa, które idą stąd z Radia Polskiego, idą przez krótkofalówki i obejmują prawie że całą kulę ziemską. Komunikat dzisiejszy mówi, iż na przedpolu zachodnim posunęliśmy się naprzód. Nabraliśmy znowuż więcej powietrza. Odczuwa to zaraz Warszawa. Wszyscy wiemy, iż dzisiaj na aprowizacji bardzośmy zyskali. Każde posunięcie się naprzód naszych oddziałów pod tym względem bardzo sytuację Warszawy poprawia. Na odcinku tym umocniliśmy się i tam rozpoczęły się walki, gdzie nacieraliśmy na zgrupowania czołgów, które zmuszone zostały do cofnięcia się. Tam też doszła do głosu nasza kawaleria. Jest to w związku z nawiązaniem łączności oddziałów Warszawy z oddziałami idącymi od zachodu. Kawaleria nasza zniszczyła i rozpędziła zgrupowanie oddziałów zmotoryzowanych, świetnie się spisujący. Na Pradze znowuż odbiliśmy wszystkie natarcia. Pod Utratą oddziały niemieckie po silnym przygotowaniu artyleryjskim przeszły do szturmu na Bagnety. I znowuż okazało się, jak już tylokrotnie, że tam, gdzie żołnierz ma nasz do czynienia z piechotą niemiecką, nie tylko jej nie ustępuje, ale góruje nad nią. Ten szturm na Bagnety został pochwycony, żołnierz nasz wyskoczył z okopów, podjął ten szturm, podjął atak na Bagnety, odrzucił nieprzyjaciela. W tej właśnie walce zdobyliśmy 3 ciężkie karabiny i 7 ręcznych karabinów maszynowych, zadając nieprzyjacielowi bardzo ciężkie straty. Poza tym mieliśmy w ciągu dnia dzisiejszego naloty samolotów. Proszę nie mieć do mnie pretensji, że wczoraj i przedwczoraj mówiłem o tym, iż prawdopodobnie z tymi nalotami nie będziemy mieli do czynienia. Faktem jest, i potwierdza się to ze wszystkich źródeł, komunikaty niemieckie zresztą mówią o tym wyraźnie, iż lotnictwo ich skończyło swoją rolę w Polsce i przenosi się gdzie indziej. Ale oczywiście coś z tych tysięcy maszyn, które były tutaj zgrupowane na całym polskim froncie, musiało przecież zostać. I te resztki jeszcze, które tu zostały, od czasu do czasu będą nam dawały znać o sobie. Odbyły się dzisiaj na Warszawę 3 naloty. Do południa był nalot rozpoznawczy, wczesnym popołudniu nalot na kierunku na Bielany, gdzie huczały bomby, a później, w godzinach popołudniowych, 5, 6, odbył się nalot już na centrum miasta. Brało w nim udział około 40 samolotów. Z tego zostało zestrzelonych przez ogień naszej artylerii przeciwlotniczej 7 samolotów. Mieliśmy poza tym w ciągu popołudniowych godzin ogień artyleryjski. Znowuż ciężkie granaty i szrapnelogranaty biły w mury miasta, znowuż rozrywały miasto, te mury, znowuż raniły i zabijały. Ogień był kierowany bezpośrednio na centrum miasta. Teraz, kiedy te słowa słyszy Warszawa, słyszy jednocześnie rozgrywający się bój. Na Pragę i na Wolę
idzie silne natarcie nieprzyjacielskie. Słyszy go cała Warszawa. Słyszy ogień artyleryjski, słyszy eksplozję granatów, słyszy eksplozję szrapneli, dochodzi do niej pogłos karabinów maszynowych, ostry głos ognia palby karabinowej. Wie o tym, że żołnierz się bije. Warszawa słucha. Warszawa słucha i ten żołnierz, który bije się w tej chwili, który w ulewie ognia stoi nieustraszony, który odpowiada ogniem na ogień, który się nie cofa, który zaciśniętymi zębami trwa na swoich pozycjach, musi czuć za sobą Warszawę mocną, zespoloną z nim, zjednoczoną. Oddech Warszawy, oddech nocny miasta musi być oddechem spokojnym, równym, człowieka pewnego siebie, człowieka nietarganego niepokojem, gdyż niepokój, gdyż gorączka, którą by Warszawa przeżywała, musiałby się udzielać żołnierzowi. Żołnierz musi za sobą czuć spokój tego miasta, którego broni. Jeśli Warszawa jest spokojna, a jest spokojna, to i ten spokój opanowuje żołnierza. Trzeba o nim pamiętać, o tej pierwszej linii, walczącej od wielu dni i od wielu nocy, walczącej teraz w głuchym oskłoskocie ognia artyleryjskiego. Niechaj tam, na Pragę i na Wolę, dotrą jutro kobiety polskie, dotrą warszawianki. To nic, że Praga daleko. Żołnierz musi czuć, musi widzieć, że Warszawa jest mu wdzięczna za jego ciężką pracę bojową. Komunikat dzisiejszy został odczytany w późnych godzinach. Oficerowie, pochłonięci pracą dowodzenia, nie mają w takich godzinach czasu na zestawianie wyników dnia i nocy ubiegłej. Przecież na nich odpowiedzialność ciąży. Jeszcze jedna noc nie przespana. On też w ciężkim boju pracuje. Idzie pod ogień, idzie pod ulewę ognia bitego z naszych karabinów maszynowych, naszej artylerii, z naszej ręcznej palby. Szuka ten nieprzyjaciel słabego miejsca, stara się, ażeby tam natychmiast wedrzeć, uderzyć czy na tyły, czy na boki. Stara się dostać do Warszawy. Odwody muszą być przygotowane. Odwody muszą natychmiast iść tam, gdzie jest najgorszy moment. Tam musi być natychmiastowa, szybka reakcja. Nerwy są napięte. To jest bój ludzkiej woli, nerwów, duszy i serca. Warszawa walczy i żołnierz broni się w łoskocie artyleryjskiego ognia, w palbie karabinowej. W tej chwili jeszcze jeden odpiera szturm nieprzyjacielski. Niech mężnemu sercu naszych żołnierzy towarzyszy mężne serce Warszawy. Proszę Państwa, jeszcze raz zabiorę głos. Otóż, żeby powetować choć w części to, że dzisiaj komunikatu normalnego żeśmy nie dali z dowództwa obrony Warszawy, to podam tylko jedną wiadomość urzędową i autorytatywną z frontu dalszego. W dniu dzisiejszym pod Lwowem wzięliśmy 5000 jeńców i rozbiliśmy 100 czołgów. Dobranoc. Jak zwykle zaczynam od omówienia komunikatu dowództwa obrony Warszawy. A więc po ostrych i gwałtownych natarciach, jakie nieprzyjaciel przeprowadzał w ciągu doby ubiegłej na odcinek nasz wschodni, a więc na Pragę, doba ostatnia minęła prawie że w spokoju. Ogień artyleryjski tylko bardzo dotkliwie nękał nieszczęsną Pragę. Na odcinku tym wschodnim, a więc na praskim, odbyło się tylko jedno natarcie nieprzyjacielskie na zacisze, a więc w kierunku na szosie Radzymińskiej, które z łatwością zostało odparte. Poza tym na odcinku zachodnim było dość krótkie starcie, ale gwałtowne, ostre,
gdzie zdobyliśmy dwa ciężkie karabiny maszynowe i radiostację. Miarą nasilenia tej krótkiej walki, miarą jej gwałtowności i nieustępliwości jest choćby to, że na przedpolu naszym zaległo 40 poległych Niemców. Przy czym jeszcze trzeba podkreślić, że na tym odcinku, który był obsadzony stosunkowo drobną naszą siłą, dwoma tylko plutonami, nacierał nieprzyjaciel trzykrotnie większą siłą. Został odparty i musiał się wycofać. Wśród papierów poległych żołnierzy znaleziono jeden list pisany przez żołnierza do kraju, do bliskich swoich. List ten nie został przez niego wysłany, był w jego portfelu i zawierał on niezmiernie charakterystyczną treść. Otóż żołnierz niemiecki pisze, że nieprawdą jest, jakoby żołnierz polski bił się miękko, bił się słabo. Oni się tutaj przekonali, że to jest doskonały żołnierz, że bije się twardo i nieustępliwie, ale kończy, cóż po ropu zrobi najlepsze nawet męstwo żołnierza polskiego, kiedy Polacy nie mają możliwości oprzeć się przed tą przewagą lotnictwa i przewagą czołgów i broni pancernej, jaką myśmy do tej pory mieli. Prosty żołnierz niemiecki oddaje całą istotę położenia, że dotychczasowe rezultaty niemieckie zostały osiągnięte tylko tą chwilową przewagą, jaką mieli na naszym froncie w postaci lotnictwa i czołgów. W rejonie samej Warszawy mieliśmy ogień artyleryjski na Żoliborzu i Marymoncie, bardzo ciężki, dotkliwy dla ludności tych dwóch dzielnic warszawskich. Poza tym mieliśmy w ciągu dnia dwa naloty samolotowe, które obrzuciły miasto bombami i ulotkami. Samolotów tych strąciliśmy znowuż dwa. Po omówieniu i skomentowaniu komunikatu Wojennego Dowództwa Obrony Warszawy chciałbym dzisiaj poświęcić nieco czasu na scharakteryzowanie sytuacji ogólnej, wojskowej. Najpierw sytuacji wojskowej polskiej, a później ogólnoeuropejskiej. Jeżeli chodzi o położenie wojskowe nasze, to z góry się zaszczyt muszę, że będę mówił tylko o tych faktach, które dowództwo wojskowe posiada, jako stwierdzone, jako zupełnie pewne. Wielokrotnie już mówiłem, że nie będę nigdy podawał wiadomości, zarówno złych, jak i dobrych, jeśli nie mamy całkowitego ich potwierdzenia, nie jesteśmy całkowicie ich pewni. To też to, co dzisiaj będę mówił, jest na podstawie tych informacji, jakie posiadamy, a więc informacji zupełnie pewnych. Otóż trzeba sobie zdać sprawę rzeczywistego położenia, w jakim się w tej chwili znajdujemy. Jest pewna różnica między tym, co ja tutaj mówię, albo między tym, czego nie mówię, a między wiadomościami rozsiewanymi przez, krążącymi wśród społeczeństwa, a czerpanymi przeważnie ze źródeł innych. Skąd ta różnica pochodzi? Otóż różnica pochodzi ta z tego, że zarówno w całej Polsce, jak i tutaj, każdy obywatel ma nieskrępowaną całkowicie możliwość słuchania obcych radiostacji i sięgania stamtąd po informacje. Otóż radiostacje obce, francuskie czy angielskie, mówią o sytuacji w Polsce, ale pamiętać trzeba, że informacje, które oni tam mają, w Paryżu, czy Londynie, w Tuluzie, czy gdzie indziej, są informacjami, siłą rzeczy, podającymi opis wypadków i ukształtowanie zdarzeń już po pewnym czasie, przeważnie po odległym czasie, a więc sięganie po wiadomości i opieranie się na nich
tych źródeł, a więc zaraz z ostatni obcych, stwarza rzeczywistość fałszywą. A więc radiostacja paryska, czy Tuluza, czy Londyn otrzymała po kilku dniach wiadomość o tym, co, jakie walki armia polska toczyła pod Kutnem czy pod Lwowem. Otrzymała je po 3-4 dniach. Podaje je dzisiaj. Wszyscy sądzą, że to jest sytuacja z dnia dzisiejszego, boć przecież dopiero radiostacja ją podała. Jest to fałszywa ocena, bo to są wiadomości późniejsze, spóźnione przeważnie i my tu w kraju mamy sytuację, znamy sytuację lepiej, dlatego że jesteśmy po prostu bliżej, jesteśmy w centrum samych wypadków rozgrywających. Więc nie należy się opierać na tych wiadomościach o Polsce, które są podawane przez obce agencje radiofoniczne. Co innego zupełnie, jeśli Londyn czy Paryż podaje o sytuacji własnej u nich. To są wiadomości z pierwszej ręki i te należy, prawda, brać za rzeczywistość, bo one odpowiadają rzeczywistości. Ale to, co one mówią o naszym położeniu, to przecież nie można tego brać na całkowity kredyt, dlatego, że to są, jak powiadam, wiadomości bardzo spóźnione, nie odpowiadają one rzeczywistości. A więc jaki jest dzisiaj obraz naszej sytuacji, tak jak my ją widzimy na podstawie informacji i łączności posiadanych? Otóż wynika z nich, że Warszawa, Modlin, jest w tej chwili najpoważniejszym ośrodkiem polskiego oporu. Mamy tu bardzo znaczne siły, powiększone oddziały, które przebiły się z zachodu. Armię generała Kutrzeby i generała Bortnowskiego przed szeregiem dni stoczyły niezmiernie ciężką bitwę nad Bzurą. One ciągnęły z zachodu, z obszarów swoich koncentracyjnych, tutaj w stronę Warszawy, w kierunku centrum kraju, w nieustannych walkach. Decydujące walki odbyły się nad Bzurą. Była tam bitwa jedna z najkrwawszych, jeśli nie najkrwawsza, z całej tej wojny. Bitwa, która nie tylko w historii tej wojny, ale w historii w ogóle wojennej przejdzie jako jedna z najcięższych, prowadzona z obydwu stron z olbrzymim napięciem i z olbrzymim wysiłkiem. Otóż należy stwierdzić, że armie te dostały się obecnie już na linię Warszawa-Modlin i oparły się bądź o Modlin, bądź o Warszawę. Zostały one mocno poszczerbione, bowiem biły się z niesłychanym wysiłkiem przeciwko ogromnej przewadze nieprzyjacielskiej, zarówno w liczbie dywizji, jak i pod względem przewagi lotnictwa i broni zmotoryzowanej, czołgów i samochodów pancernych. Komunikaty niemieckie donoszą o całkowitym zniszczeniu tych sił. Jest to zupełna nieprawda. Siły te zostały, jak powiadam, mocno wstrząśnięte, nadszarpnięte, ale one zeszły na Warszawę i na Modlin i tutaj po kilku dniach okrzepną, dojdą do siebie i będą nadal zdolne do zadań bojowych, jakie im przypadną w udziale. Siły te walczące wokół Wisły i Bzury, a i przedtem jeszcze cofając się na ten kierunek wśród nieustannych walk, zadały nieprzyjacielowi niezmiernie ciężkie straty. Związały jego siły i sam nieprzyjaciel, jak powiadam, mówił w swoim komunikacie o tym, że była to jedna z najcięższych bitew, jakie armie niemieckie musiały przeprowadzić. W ten sposób, na skutek wzmocnienia tutaj naszych sił przez spływające oddziały armii generała Kutrzeby i generała Bortnowskiego, nasz ośrodek oporu na linii Warszawa i Modlin bardzo spoważniał. Drugim takim ośrodkiem oporu jest w tej chwili grupa generała Dęba Biernackiego walcząca na linii Zamość, Rawa Ruska i Lwów. I ona toczy ciężkie walki. Nie mamy z nią bezpośredniej łączności i komunikacji, ale wiemy, że ona trwa, bije się i walczy. Trzecia grupa to jest grupa walcząca na południe pod Lwowem
gdzieś nad Dniestrem. Z tą grupą nie mamy łączności, wiemy tylko, że ona tam się biła przed niedawnym jeszcze stosunkowo czasem i powinna się bić nadal. Ze Lwowem łączności nie mamy, jak również nie mamy łączności z Helem. Wszystko wskazuje na to, że Lwów, podobnie jak Warszawa, stworzył ośrodek opołu i walczy, jak również i Hel bije się nadal. Ale nie możemy stwierdzić, że tak jest na pewno, skoro pewnej informacji nie mamy. Ale raczej należy dojść do przekonania, że one tam się biją, zwłaszcza Lwów, że walczy i trwa podobnie jak Warszawa. Otóż tak wygląda w tej chwili sytuacja na całym froncie polskim. Otóż wszystkie te ośrodki oporu, wszystkie te punkty, gdzie się zebrały polskie dywizje tworzące pewne masy walczące z naporem niemieckim i walczące o możność ruchu i o możność przeprowadzania działań we wzajemnej łączności z sobą i dążące do tej łączności, odgrywają niezmiernie doniosłą rolę w historii tej wojny, która się toczy. Najbardziej doniosłą rolę odgrywa w tej chwili to uzgrupowanie sił polskich, które jest tutaj na odcinku Warszawa-Mocy. Otóż o co nam chodzi, ażeby w tej walce, w tej wojnie, w tych bojach nieustannych, które toczymy, o jakie w tej chwili interesy, o jakie zagadnienia wojenne i polityczne nam chodzi. Przede wszystkim najważniejszą jest rzeczą to, że walczące te ośrodki oporu, szczególnie tak poważna, jak jest Warszawa i Modlin, zaprzeczają dzień po dniu doniesieniom niemieckim o tym, iż wojna w Polsce już jest skończona, że nieprzyjaciel został tam pobity. Zatrzymujemy tu siły niemieckie bardzo poważne. Wiążemy je, zadajemy im ogromne straty z dnia na dzień. Muszą się oni o na wielki wysiłek zdobywać, ażeby utrzymać ten stan posiadania, jaki dotychczas zdobyli. A w sytuacji ogólnoeuropejskiej, w sytuacji ogólnej, ogólnopowszechnowojennej, francusko-angielsko-polsko-niemieckiej, ten moment odgrywa niezmiernie doniosłą rolę. Dlaczego? Za chwilę postaram się wyjaśnić. Przejdę teraz do sytuacji na Zachodzie, gdyż z nią chcę związać tę właśnie sytuację w Polsce, o której mówiłem. Niejednokrotnie słyszy się głosy, niejednokrotnie ludzie się dziwią, dlaczego tam na Zachodzie nic się nie dzieje. Dlaczego ta linia Siegfrieda, która już miała być rzekomo przełamana, do której miano się, prawda, już dotrzeć i dorwać i bić się, dlaczego właściwie ta linia Siegfrieda ciągle jeszcze, prawda, nie jest przełamana? Że dlaczego te wojska francuskie posuwają się metr po metrze, a właściwie drepczą nieomal w miejscu. Otóż ten stan ma swoje głębokie, niezmiernie doniosłe przyczyny. A żeby je zrozumieć, musimy przede wszystkim starać się zrozumieć, jaka jest sytuacja Niemiec, jakie sobie postawił plany Adolf Hitler jako wódz III Rzeszy wojenny i polityczny. Otóż nie ulega dzisiaj wątpliwości, że podobnie jak w 1914 roku plan niemiecki polegał najpierw na rzuceniu wszystkich sił na Francję, a później po rozbiciu Francji przerzucenie wszystkich sił na wschód, na Rosję. Rozpoczął tę wojnę bez wypowiedzenia, pogwałciwszy wszystkie dotychczasowe warunki, pogwałciwszy najbardziej elementarne prawa moralne rządzące ludźmi i narodami. Rozpoczął tę wojnę bez wypowiedzenia w trakcie naszej mobilizacji. Rozpoczął ją z olbrzymią przewagą sił lotniczych, motoryzowanych i sił dywizji. Rzucił na nas kilkadziesiąt dywizji, ażeby w ciągu kilku dni, w postawionym sobie terminie dziesięciodniowym, rozbić i zniszczyć całkowicie siłę polską, ażeby po skończeniu Polski przerzucić się na zachód i tam szukać rozstrzygnięcia. Otóż ten plan Hitlerowi się nie udał.
A jeżeli mu się udał, to tylko częściowo. Trzeci tydzień już dzisiaj dobiega końca, a walki w Polsce trwają i związany tu jest dalej cały szereg dywizji niemieckich. Część tylko mogła pójść na zachód. A straty, jakie zostały tutaj zadane przez opór naprawdę bohaterski armii polskiej, to są straty, które bardzo poważnie w ogólnym wyniku i bilansie tej wojny mogą zaważyć. Otóż główna kwatera niemiecka po zakończeniu tych działań w Polsce, o jakich mówi, teraz przechodzi do realizowania planu na Zachodzie. I ten plan na Zachodzie musi polegać również na tym samym dążeniu, jakim było dążenie na Wschodzie. Mianowicie na dążności do jak najszybszego, do możliwie jak najszybszego rozbicia żywych sił francuskiej armii. Hitler nie ma innego wyboru. On musi przeprowadzić tę wojnę możliwie jak najszybciej. Te jego przechwałki w ostatniej mowie, iż nie tylko się nie obawia trzyletniej wojny, na którą jest przygotowana Anglia, ale może ją prowadzić dla 4, 5, 6 i 7, to są naprawdę przechwałki. W tej sytuacji, jaka jest obecnie, jaka się będzie nadal rozwijała, Niemcy nie mogą wytrzymać długiej wojny. Są już dzisiaj całkowicie okrążeni, zablokowani, pozbawieni wszelkich środków dowozu, wszelkich możliwości zaopatrzenia i konserwacji, wszelkich możliwości rozwoju swoich sił materialnych, swoich sił technicznych i swego wyżywienia i zaopatrzenia. Każdy tydzień, każdy miesiąc tej sytuacji pogarsza położenie Niemiec, a polepsza położenie ich przeciwników, których Anglia zmobilizuje i zmobilizuje cały świat przeciwko nim. Otóż w tym położeniu Hitler musi dążyć do zwycięstwa. Chce złamać, pragnie złamać wolę przeciwnika. Polsce mu się tego nie udało. Nadwyrężył nasze siły. Stworzył nam bardzo ciężką sytuację. Ale nie złamał naszej woli. Mówił o tym przecież w dniu 1 września, że ten czy inny rząd polski będzie musiał przyjąć jego warunki. Nie znajdzie się taki rząd. Ani ten, ani inny. Ani 15, ani 20. Bo woli walki i woli oporu i woli wytrwania nie złamał w Polsce. I nie osiągnął tego rezultatu, jakich pragnął osiągnąć. Otóż teraz, kiedy całe swoje siły masuje na Zachodzie, dąży do tego, ażeby szybkim, gwałtownym zwycięstwem, przerzucenie wszystkich tam sił, złamać wolę przeciwnika, złamać, sparaliżować, żeby po klęsce, którą przyniesie armii francuskiej, narzucić pokój z ludźmi pobitymi, z ludźmi osłabionymi pod wpływem klęski i porażki. Czy może to osiągnąć? Nie będzie oczywiście pchał się po prostu na linię Maginota, gdyż linia Maginota, zarówno jak linia Siegfrieda, stanowią zbyt poważną linię oporu, ażeby można było tę linię przełamać. Jemu nie pozostaje nic innego. Głównej kwaterze niemieckiej nie pozostaje nic innego, jak tylko to, co się stało w roku 1914. A więc szukanie rozstrzygnięcia operacyjnego przez obejście skrzydła prawego czy lewego francuskiego, a więc przez złamanie neutralności Belgii, Holandii czy też Szwajcarii. Walka, którą on stamtąd poprowadzi, operacje, które poprowadzi najprawdopodobniej z Dolnego Renu, ażeby się rzucić od północy na skrzydło francuskie, ma mu dać rozstrzygnięcie. W tej sytuacji znaleźli się Francuzi. Stoją przed swoją linią Maginota i wokół tej linii na obszarze między Mozelą i Renem i z tyłu za tym obszarem mają skoncentrowaną całą swoją siłę.
Mogliby, bowiem na pewno mają już całkowicie skończoną swoją koncentrację, oni właśnie uderzyć. Mogliby oni wykorzystać, prawda, zaangażowanie wszystkich sił niemieckich na froncie Polski i w tym czasie, kiedy te siły wszystkie były tutaj zaangażowane, oni by mogli uderzyć. Oczywiście nie na linię Siegfrieda, bo to byłoby tylko operacja kosztująca olbrzymi wysiłek. Operacja, która by doprowadziła do niesłychanego skrwawienia wojsk niemieckich, a nie dałaby rezultatu operacyjnego. Więc przez linię Marzynota na tym łuku, prawda, którym ona biegnie, na tym łuku 300-kilometrowym między Mozelą a Arenem, uderzenie armii francuskiej byłoby pod względem operacyjnym zupełnie bezcelowe. Pozostało wobec tego Francji, siłom francuskim i angielskim, szukać rozstrzygnięcia na tym miejscu, gdzie nieprzyjaciel jest najbardziej drażliwy, najbardziej słaby, a więc uderzenie na jego skrzydła, a więc uderzenie przez Belgię i Holandię lub przez Szwajcarię, a więc złamanie neutralności tych krajów. Otóż ani Francja, ani Anglia na to nie pójdzie. I nie poszło. Raczej woli odstąpić inicjatywę operacyjną przeciwnikowi, niż odstąpić od zła, od zasady moralnych praw, które rządzą i które są po ich stronie. Od tych moralnych praw w przeciwstawieniu do łamania ich przez Niemcy Adolfa Hitlera ani Francja, ani Anglia nie może i nie chce odstąpić i słusznie postępuje. Wobec tego oddaje inicjatywę w ręce przeciwnika i czeka, skąd on uderzy. Czy przez Szwajcarię, czy przez Belgię i Holandię. A czekając na to uderzenie, musi mieć generał Gamelę zmasowaną całą swoją armię, i ażeby w pewnym momencie, skąd wyjdzie, kiedy wyjdzie główne uderzenie nieprzyjaciela, na kierunek tego głównego uderzenia rzucić całą swoją masę. I dlatego też od tych 3 tygodni armia ta stoi w miejscu, przeprowadza tylko drobne zupełnie działania na wprost linii Marzynota, czekając na to decydujące rozpoczęcie walki, wojny, operacji przez dowództwo niemieckie. W tej sytuacji nie będą Niemcy mogły ani jednego batalionu przesłać na wschód, bo tam wszystkie siły będą musiały skoncentrować. I odwrotnie będą się starały stąd jak najwięcej wyciągnąć, bo w tej chwili front polski jest dla nich drugorzędnym. Tam jest główny cel działań wojennych. Otóż w tej sytuacji my tutaj, na naszym odcinku, na naszym froncie, musimy możliwie wiązać przez opór, przez walkę, przez siłę wytrwania jak największą ilość sił niemieckich. A z tą chwilą, kiedy one będą musiały być przez nas i zwalczone, i kiedy one będą przez nasz opór osłabione, a kiedy nawet będą musiały, mimo tego, że one są w tych ciężkich warunkach, będą musiały być wzięte na zachód, bo tam sytuacja tego będzie wymagała, wówczas się rozpoczną dla nas dni i godziny, w których będziemy mogli więcej tchu nabrać, więcej powietrza i rozpocząć działania, które będą mogły zmienić obecne położenie. Taka jest w tej chwili sytuacja, takie jest położenie. Musimy tę walkę i tę wojnę prowadzić na cały świat, jak powiadam, zapartym tchem będzie patrzył, tak jak patrzył do tej pory na zmaganie się Polski z Niemcami, będzie niedługo patrzył na zmaganie się Francji i Anglii. W tej wielkiej, dramatycznym napięciu sił i olbrzymiej walce i wojnie, jaka się przed nami toczy i jaka się toczy na naszej ziemi, musimy dla tego, ażeby koniec był zwycięski, pracować i oddać dla tego celu wszystkie nasze siły, oddać dla tego celu zwycięskiego cały swój wysiłek. I chociaż jest chwilami bardzo nawet ciężko, musimy zachować spokój, musimy zachować pogodną twarz, bowiem na pewno
Zwycięstwo będzie po naszej stronie. Bardzo ciężko odczuła wczorajsze pożary Praga. Rzeczywiście zbyt wiele domostw tam spłonęło i zbyt wiele cierpienia dzisiaj ludność praska odczuwa. Ta ludność praska, która przecież w tym wyścigu ideowym Warszawy zawsze jest na przednim miejscu i zawsze wykazuje swoją wielką ofiarność dla sprawy narodowej, a dzisiaj w imię tej wielkiej ofiarności ponieść musiała ofiary poważne, gdyż pożary wczorajsze strawiły rzeczywiście bardzo dużo domostw, znowuż okrywając hańbą armię niemiecką, która walczy z biednymi, marnymi domkami drewnianymi, w których ludność tej biednej dzielnicy zamieszkiwała. Toteż sytuacja Pragi wymagała i działań szybszych i dlatego, jak wspominałem już rano, został utworzony tam oddział Urzędu Komisarza Cywilnego przez mianowanie mego zastępcy, który ma prawo samodzielnego działania, aby szybko i sprawnie nieść pomoc ludności. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Belu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! Z rozkazu Naczelnej Dyrekcji Polskiego Radia radiostacja w Raszynie zostaje wysadzona w powietrze.